dobrze, to zaczynam. Nie będę pytał, kogo witam, kogo goszczę, bo to akurat nie podlega żadnej dyskusji. Niemniej jednak. Uważajcie, tego nie wolno wykorzystywać za bardzo. Podobno jest to opatentowane i zastrzeżone. Ja za każdym razem, witając się w Hyde Parku, kogo witam, kogo goszczę, na moim statku w Bydgoszczy, ponoć łamie prawo i spodziewam się wkrótce pozwu. O, proszę bardzo. Mówię serio. No, to odkładał tam pan stówkę pewnie za każdym Za razem, każdym kiedy tak razem. mówił. 5 zeta do świnki skarbonki idzie. Dobrze, to ja w takim razie wytnę to wprowadzenie. Dlaczego? Ono jest bardzo fajne, niech ono zostanie już tak. My nie mamy takich zasięgów jak pan, to mnie nas nikt nie pozwie. No, to zostaw to wszystko, tu wszystko Tak gra, jest. więc. Dobrze, to zanim jeszcze przejdę do naszego gościa, to muszę nadmienić, że nie ma dziś ze mną Szymona i Wiktora i zamiast nich mam u swojego boku Ryszarda, Ryszarda złego, brodatego i debiutującego. Dzień dobry. I panie Tomku, witamy pana na naszych skromnych podcastowych włościach i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Czy mogę wam zaproponować od razu w ramach tego przydługiego wstępu, byśmy sobie mówili na ty? Jeżeli nie ma nic pan przeciwko, to No, my tym bardziej. żadne piwo nas nie sponsoruje, z tego co wiem, ale Tak jest. przychodzić na ty bardzo przyjemnie, zwłaszcza z Bardzo taką proszę. osobistością. No to przejdźmy na ty. No, To bardzo nam Tomek. miło. Bardzo mi Wojtek. też miło. Rysiek także. No. No to słuchaj, od razu, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie przejść do pierwszego z pytań. Chciałbym ci tylko uświadomić, że jest ich trochę i mamy nadzieję, że ani razu nie użyjesz pomidora, ani razu nie powiesz pomidor. Wraz z trzema innymi tuzami polskiego dziennikarstwa sportowego założyliście kanał sportowy, którego jesteś prezesem. Wszyscy czterej jesteście silnymi osobowościami, tworzycie niezwykle charyzmatyczny boys band. A każdy boys band ma członka, który jest spoiwem łączącym grupę i wydaje mi się, a może wydaje nam się, że to ty właśnie jesteś tym spoiwem w zarządzie kanału sportowego albo w kanale sportowym w ogóle. I genialnym podsumowaniem mojej tezy jest komentarz, który znalazłem pod jednym z hate parków, jeśli dobrze pamiętam, a brzmi on tak. Smokowski to jest facet, który chowa ego w kieszeń i dba o wspólne dobro. Śmieje się z żartów Borka, temperuje Stana i jako jedyny słucha Pola. Moje pytanie jest takie, czy świadomie się wycofujesz? Nie jest ci w smak, a może niekoniecznie się odnajdujesz w tej swoistej ekspozycji yonder? Pozycja jąder, ładne. To moje, Nie to wiem, moje. ja To muszę powiedzieć, nikogo, że moje. ja nie wiem. Oczywiście powinienem w jakiś bardzo mądry sposób odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja po prostu taki jestem. Ja nikogo nie udaję i taki byłem przez 20 parę lat w telewizji. I taki sam jestem tutaj. Ja nie mam potrzeby być na pierwszej linii frontu. Ja jestem mało konfliktową osobą. Moja żona by to potwierdziła. Ja jej się zawsze usuwam z linii strzału. Dla mnie są ważniejsze są wygrane wojny, a nie poszczególne bitwy. Wiecie co, odpowiem wam w ten sposób. Być może to jest najlepsza odpowiedź, że ja naprawdę nie kłamię. No jakby to nie zabrzmiało nieskromnie i żebym sobie tutaj też nie robił. No, a to już takie przyszło mi do głowy porównanie z tą ekspozycją Yonder, więc nie będę kontynuował, żebym sobie czego nie robił, ale kiedy byłem szefem Kanału Plus Sport, to przez kilka lat mieliśmy Ligę Mistrzów. No i z siłą rzeczy byłem odpowiedzialny za to, żeby wyznaczyć komentatorów do komentowania meczu finałowego Ligi Mistrzów. I wiecie, że nigdy nie wyznaczyłem siebie. Wydawało mi się to ani zręczne, ani jakoś smaczne. Ja wiem, że bardzo wielu komentatorów ma ich ego, nie pozwala im nie wspomnieć przy każdej okazji, ile to spotkań ważnych, finałów takich, śmakich imprez albo El Clasico skomentowali i chwalić się tym. Natomiast dla mnie nie jest to absolutnie żadnym wyznacznikiem tego, czy się jest A, dobrym dziennikarzem, B,
wartościowym człowiekiem. Także nie mam z tym, szczerze mówiąc, ciągnąc ten wątek, ostatnio rozmawiałem na ten temat z moją żoną i przyszło mi do głowy, że znam tylko dwóch dziennikarzy, którzy, no inaczej, dwóch komentatorów, powiedzmy, piłkarskich, którzy z całą pewnością nie mają potrzeby tego uczestniczenia w ciągłym wyścigu. Tym drugim jest Andrzej Twarowski. Obaj tacy jakoś jesteśmy, że w ogóle nam jakoś wzruszeniem w ramion kwitowaliśmy jakieś takie te ważne imprezy. Ja nigdy nie skomentowałem finału Ligi Mistrzów i pewnie już tego nie zrobię. Czyli... Nigdy nie skomentowałem finału ważnej imprezy jakiejś i pewnie tego już nigdy nie zrobię. No czyli, i mam się z tym dobrze. Czyli taka codzienna praca jest dużo ważniejsza dla ciebie niż jakieś takie koronne wydarzenia? Bezwzględnie, absolutnie. No jestem ja jestem w ogóle bardzo pracowitym człowiekiem i bardzo, to znowu, kurde, ale się chwalę, bardzo rzetelnym w swoim podejściu do wykonywanych rzeczy i nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby usiąść do komentarza czy do prowadzonego programu nieprzygotowanym. Jakoś higiena pracy i taka jakby odpowiedzialność wobec widza mi na to nie pozwoli, nie pozwala. Nawet gdy komentuję mecz Ligi Francuskiej, kiedy, nie wiem, na innym kanale równolegle trwa El Clasico, mieliśmy ostatnio taki przypadek, no i siłą rzeczy wiem, że ogląda mnie jakieś 7,5 osoby, włączając w to nas dwóch komentujących i naszego dźwiękowca, to i tak nie pozwoli mi to nie przygotować się do wykonywanej pracy. I to jest dla mnie ważniejsze, a naprawdę te takie błyskotki, nazwijmy to, w postaci finałów ważnych imprez, które oczywiście fajnie, no, nie mówię nie, miło byłoby kiedyś skomentować taki naprawdę mecz o gigantyczną stawkę, ale to nie jest coś, co mi spędza sens powiek. Naprawdę, śpię z tym spokojnie i wiem, kim jestem, wiem, co zrobiłem przez 30 lat swojego zawodowego życia i naprawdę nie mam potrzeby utwierdzać się jeszcze w przekonaniu, że teraz dostanę na końcu taki humbug w postaci finału ważnej imprezy i ważnego wydarzenia. A to wszystko w kontekście tego, że mówicie, że jestem jakimś tam spoiwem. No nie wiem, no, to znowu wracamy do tego, że niespecjalnie lubię się kłócić. Ja nie jest, jak mówię, jestem... To nie jest tak, że nie mam wrogów, bo mam takowych, na pewno. Ale to jest pragmatyzm czy kwestia charakteru? Myślę, że to jest po pierwsze i przede wszystkim kwestia charakteru. Czasami jest to pragmatyzm. Tutaj wrócę do moich niestoczonych bitew z moją żoną. Chodziłem na boks, wiem doskonale, jak robić uniki, przepuścić jej ciosy. Wiecie, no to po co mają być krzywe rozmowy, jak może być miło i po prostu lepiej czasami czegoś nie zrobić, nie skomentować. To po prostu tak się lepiej żyje. Na tym też polega sztuka kompromisu, jest też, uważam, bardzo, bardzo ważną cechą bycia świadomym człowiekiem. Z tą ekspozycją Yonder to niekoniecznie chodziło nam jakby o szukanie konfliktów, czy też wdawanie się w nie, tylko bardziej chodzi nam właśnie o ten wasz kocioł w kanale sportowym. Nazywamy to kotłem, no bo jednak są tam cztery mocne osobowości, które założyły ten kanał, wliczając to oczywiście ciebie. No i właśnie o to nam bardziej chodziło, nie, że każdy z was coś osiągnął już w tym swoim życiu zawodowym. Każdy z was osiągnął taką rozpoznawalność. No i tutaj też właśnie z tą ekspozycją Yonder tak trochę chodziło o te, jakby nie wiem, jakbyście kanibalizowali samych siebie, czy tak czasem dochodzi do tego, w sensie jeden drugiego zagłusza swoim talentem, osobą, czy zdarza się coś takiego? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ja na swoje potrzeby wymyśliłem taką analogię z jazzową płytą i wydaje mi się, ona bardzo dobrze oddawać to, co my robimy tutaj w kanale sportowym i co chcemy osiągnąć. Czterech jazzmenów, solistów jazzmenów wydaje płytę pod tytułem Kanał Sportowy i na tej płycie jest kilkanaście piosenek. W niektórych piosenkach oni się produkują sami. W niektórych piosenkach dochodzi do jakichś kooperacji między poszczególnymi solistami i tyle. A na końcu słuchacz, czy w tym momencie widz, dostaje tę płytę i może jej sobie przesłuchać. Są takie numery, są inne numery, są numery, które mu się podobają, są numery, które
przy których robi skip i tyle. I na tym to wszystko polega. I sporo Także solówek, jak to w jazzie. I sporo solówek, jak to w jazzie, dokładnie. Także tak jak mówię, no mamy tutaj kilka piosenek do wydania samemu w ramach tej płyty, każdy sobie nagra, a to wszystko zamykamy w jakiejś tam jednej przestrzeni, którą nazwaliśmy sobie kanał sportowy. A jeszcze dodatkowo zapraszamy do tego innych muzyków, innych wykonawców, którzy grają na tym pokładzie, bo nam się ta ekipa niemal z miesiąca na miesiąc poszerza. Tak, i raz wejdzie tam uliczny rap, a innym razem jeszcze wejdzie na przykład jakaś ostrzejsza gitara, powiedzmy, i robi się dodatkowy miks wtedy. A za trzecim razem wchodzą grajkowie uliczni, bo zdarzyło się przecież tak, że robią program koszykarski u nas, robi dwóch chłopaków, którzy do tej pory nie robili nic, po prostu byli zajawkowiczami na koszykówkę i ujęli nas swoim podejściem do tematu, nagrali program zerówkowy, to się spodobało, chwilę jeszcze pogadaliśmy i daliśmy szansę takim młodym ludziom, bo uważam, że fajnie, że warto. Oni się też z tego cieszą, zarabiają u nas pieniądze. Ja jestem naprawdę dumny z tego, że udało nam się osiągnąć taki moment tego, znaczy ten moment był tak naprawdę od początku, kiedy udaje nam się wychodzić już nawet nie tyle na zero, co na duży plus i jeszcze dać szansę i dać możliwość zarabiania pieniędzy innym. A troszkę na kanwie tej pracowitości, o której wspomniałeś, zgodziłbyś się ze zdaniem, że najbardziej zyskałeś, może nie zyskałeś, to złe słowo, że najbardziej otworzyłeś się na poszerzenie warsztatowych horyzontów, że najbardziej się rozwinąłeś? Nie wiem, takie odnosicie wrażenie wy, czy to jest jakaś zasłyszana opinia? To znaczy my tak bardziej właśnie jak rozmawialiśmy, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy z tobą, to doszliśmy do wniosku, że pod kątem korzystania z internetu, z tych narzędzi, które wam daje teraz YouTube, ty rozwinąłeś się jakby najmocniej, naszym zdaniem, no bo wzięliśmy pod uwagę początki, czyli na przykład format top 10, prowadzenie pierwszych misji futbol w twoim wykonaniu na zmianę z Mateuszem Borkiem, a później właśnie ten rozwój zauważyliśmy na zasadzie na przykład częstszego czytania czatu, coś, co Michał Pol robił bardzo często w poprzednich edycjach, a na początku to się tak trochę nie pojawiało. I mamy wrażenie, że musiałeś się jednak tego nauczyć, bo inaczej tak się pracuje w internecie, a inaczej w telewizji. Inaczej, na pewno. Ja nie jestem, przyznaję wam, muszę wam powiedzieć zupełnie szczerze, że nie jestem fanatykiem zbyt nadmiernego korzystania z czata. Uważam, że jednak rozmowa jest po prostu niegrzecznym non-stop patrzenie się w ekran komputera, kiedy ma się obok siebie drugiego człowieka i prowadzi się z nim rozmowę, więc staram się dawkować to jednak dość mocno. No, poza tym, co tutaj dużo gadać, no doskonale wiecie, jak wyglądają te czaty pod naszymi programami. Tam niestety, no nie wiem. No bywa toksycznie. Połowa jest mocno toksyczna i to mówię tak bardzo delikatnie, że połowa, więc nie chce mi się czasami przekopywać przez ten czat. Czasem zawieszę oko na czymś, teraz na przykład prowadzimy olimpijskie hate parki i tam się absolutnie pojawiają wartościowe treści, pytania, z których warto skorzystać i chętnie z nich korzystam. Natomiast no nie będę, mając w studiu, tak jak wczoraj, Marcina Możdżonka, Janusza Pinderę, Iwonę, nie będę siedział z nosem w czacie, bo jest to, uważam, nieeleganckie w stosunku do drugiego człowieka i akurat jakby etykieta rozmowy z drugim człowiekiem tutaj jest ważniejsza niż, nazwijmy to w cudzysłowie, etykieta korzystania z internetu i mediów społecznościowych. Ja też mam takie wrażenie, że dla wielu widzów, którzy niekoniecznie są aktywni na czacie, bo przecież na czacie jest aktywna, no nie wiem, no myślę, że jakaś grupa, i tutaj strzelam, no zupełnie 100, 200, 300, 400 osób, nie wiem ilu, na większą wartość stanowi to, żeby ta rozmowa jednak toczyła się od punktu A do punktu B i do punktu Z, niż jakieś takie skakanie lawinowe po czacie, chociaż jest on istotny, no przecież po to jesteśmy też w internecie, żeby mieć kontakt z ludźmi i mamy go cały czas, odbieramy telefony, ja nie mam problemu z tym zupełnie, natomiast no nie chciałbym stać się też zakładnikiem i niewolnikiem tego czata, bo uważam, że, no znaczy ujmijmy to tak, trzeba z niego korzystać w sposób wyważony i zbalansowany z tym, co się samemu ma w głowie, o co samemu chce się zapytać. To w takim razie oprócz tego czatu przymuszasz się do czegoś?
Nie, ja się w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja do tego czeka też się nie przymuszam, bo żeby to było dobrze, nie łapcie mnie za słówka, to jest, nie jest dla mnie żaden problem. Natomiast patrząc na sprawę znacznie szerzej, ja się już do niczego nie przymuszam. Taka była też moja jakby idea w pewnym momencie mojego życia, kiedy zmieniłem sobie tablice rejestracyjne na czwórkę z przodu, że nadszedł taki moment w moim życiu, żeby już się w ogóle do niczego nie musieć przymuszać, żeby pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować, żeby nie otaczać się bardzo toksycznymi osobami, które w pewnym momencie zostałem wplątany w pewne takie relacje międzyludzkie, zawodowe, które mi bardzo nie odpowiadały, które mnie spalały i tak, i wiecie co, no, jakby to nie zabrzmiało jak Paulo Coelho, mam już stosunkowo niewiele lat do przeżycia powiedziałbym, na takim bardzo wysokim poziomie aktywności psychofizycznej i chciałbym te lata spędzić najlepiej, jak tylko mogę i chciałbym je przeżyć na własnych warunkach i na własnych zasadach. Czyli robiąc coś, co daje jednocześnie przyjemność i jakiś komfort życia, nie? No bo wiadomo, że. Oczywiście. Oczywiście, no nie robimy tego za darmo i nie robimy tego na darmo i tylko chcemy na tym zarabiać. To jest przedsięwzięcie z jednej strony oczywiście zajawkowe, bo bardzo chciałem coś takiego zrobić od kilku lat, ale również przedsięwzięcie biznesowe. No przecież to jest zupełnie oczywiste i nie będę się na tego wstydził. No za darmo chleba się nie weźmie ze sklepu. Nie, za darmo się nie weźmie chyba do sklepu i muszę coś do garnka włożyć, bo mam rodzinę. A nie męczą cię telefony od widzów? Powtarzające się pytania, pitolenie farmazonów, albo często totalne bzdury. No nie ukrywajmy, to musi być męczące. Wojtek o to pyta, bo on sam się dodzwonił parę razy do was. Aha, Też i męczyłem gadałeś do bułę. farmazony? Też męczyłem bułem. On przeczytał wiersz Stanowi nawet podczas 24-godzinnego Hyde Parku. A, no widzisz, to tego niestety nie słyszałem. Ja byłem akurat wtedy na wakacjach, jak był ten 24-godzinny Hyde Park. Tak, czasami no, są lepsze i gorsze telefony. To też jest oczywiste. No, takie telefony też bywają. No, uważam, że wbrew pozorom najciekawsze telefony są wtedy, kiedy są bardzo specjalistyczne Hyde Parki. Mnie się zdarzyło takich prowadzić już wiele. Na przykład, nie wiem, z Pawłem Wiesiołkiem, naszym dziesięcioboistą, albo z Natalią Sadowską, naszą mistrzynią świata w warcabach. No nie wiem, mógłbym tak cytować. I wtedy z panem Maciejem Wisławskim, pilotem rajdowym. Ale I kiedy. to nie jest też zależne od tego, że to nie są tak znane osoby jak na przykład Kękę. No, no na No przykład tak, ale Kękę. wtedy też akurat muszę ci powiedzieć, że jak był Kenken, to też były fajne akurat pytania, nie było farmazonów. Wydaje mi się, że wiesz, dzwoni do nas bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę chcą się dowiedzieć ciekawych rzeczy i potrafią ubrać to w słowa i zadać fajne, interesujące pytania. Teraz mamy Marcina Możdżonka, notorycznie dzwoni do niego co 2 dni po meczu Polaków. Ktoś, kogo już nazwaliśmy wewnętrznie w redakcji statystykiem, i facet zadaje na bazie statystyk z meczu każdego, zadaje kilka zawsze Możdżonowi trudnych pytań, bardzo dociekliwych. To są fajne pytania. Naprawdę widzę, że Możdżon już czeka na te telefony, żeby znowu móc się skonfrontować z tym facetem. I to jest, uważam, wielka wartość dodana. Widać, że ten facet żyje siatkówką, że rozumie siatkówkę, że potrafi zadać pytania, nawet jeżeli pewne tezy są w rozumieniu Marcina tezami błędnymi, ale on bardzo chętnie wytłumaczy i pokłóci się z nim i wyjaśni, dlaczego te tezy są błędne. Uważam, że to takie telefony są fantastyczne, ale jeżeli mam być zupełnie szczery z ręką na sercu, to tak, no oczywiście zdarzają się telefony słabsze, kiedy jest farmazon albo kiedy ktoś przez 4 minuty coś Męczy mówi bułę. i dalej nie może dojść do brzegu i do końca pytania. Zadawanie pytań w sposób krótki i treściwy jest jedną z najtrudniejszych generalnie rzeczy, ale no, jak ktoś dzwoni, to liczę Ja na to, mogę że wie, szczerze o co chce powiedzieć, spytać. na swoim przykładzie, że ja miałem taką sytuację, gdzie ta zwrotna mnie całkowicie wybiła z Aha. myśli mojej i nie potrafiłem skrócić zdania.
ciężko mi było, walczyłem ze sobą, a pytań wcale nie zadawałem głupich, wydaje mi się, mówiąc nieskromnie. No, to już nie mnie oceniać, nie słyszałem, nie mogę powiedzieć. Jeszcze ja chciałem tak dodać właśnie do tych farmazoniarzy. Mam wrażenie, że oni najczęściej dzwonią, kiedy tematem głównym jest piłka nożna, to co się dzieje na przykład, czy też działo podczas Euro, a właśnie najmniej takich farmazoniarzy, takich ludzi, którzy mają fajne, jakieś ciekawe pytania, to pojawiają się wtedy, kiedy są te sporty albo bardziej niszowe, albo nie tak wyeksponowane jak piłka nożna. Czyli tak jak teraz mówisz, ten chłop, co dzwoni do Możdżona i cały czas mu zadaje te pytania oparte o statystyki. Zresztą ja je słyszałem i naprawdę kapitalne pytania zadaje. Ale też jak były na przykład hate parki związane z szachami czy z innymi dyscyplinami, to pamiętam, że to już dzwonią ludzie, którzy naprawdę się tym interesują, a piłką nożną to wydaje się każdemu, że się interesuje i że ma swoje zdanie na ten temat. Nie wiem, jak na to patrzysz. Odpowiem krótko. Nie jesteś daleki od prawdy. Dobrze, to w takim razie troszeczkę kończąc już temat kanału sportowego, gdzie jest sufit dla was? Nie wiem, bo dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nie pomyślałbym o tym, że możemy być w takim miejscu, kiedy zaczynaliśmy w marcu roku ubiegłego, czy powiedzmy w grudniu roku jeszcze poprzedniego, kiedy w 2019 roku w grudniu usiedliśmy i jakby sobie zarysowaliśmy ten kształt tego, co ma być i co ma powstać. Rozwija się to szybciej niż myślałem. Kierunków mamy kilka. Nie wiem, gdzie jest sufit. Sufit jest związany pewnie trochę z nami, bo tak czasami sobie nawet o tym myślimy. Żartujemy, to nie jest, to od razu mówię, że to jest żart, że to, nie bierzcie tego na poważnie, że mówimy, no dobra, czas to spieniężyć, sprzedać i pojechać na Kiribati albo inne Kajmany i już leżeć plackiem do góry, ale to jest oczywiście żart, bo kanał sportowy to jesteśmy, no jakie są aktywa kanału sportowego? Aktywa kanału sportowego to jesteśmy my sami, więc bez nas. I to nie to dlatego, że tutaj znowu nie chcę zabrzmieć nieskromnie, tylko no po prostu taka jest prawda. No my założyliśmy kanał sportowy, nie mamy praw telewizyjnych. Opiera to się na, jakby nie patrzeć, gadających głowach, prawda? Więc jak zabraknie tych, którzy gadają, to nie będzie kanału sportowego jako takiego. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment. Chciałbym, że z czasem zaczniemy wprowadzać na tyle charyzmatyczne postacie, które tak bardzo będą się już ludziom kojarzyły z kanałem sportowym i tak bardzo się otrzaskają i tak bardzo staną się dla ludzi interesujący, intrygujący, by no nie, może nie tyle, że usuwać się w cień z czasem, ale po prostu zrobić miejsca też dla innych. I to się chyba też dzieje, no bo coraz więcej jest programów prowadzonych przez innych. Żaden z nas nie ma ochoty, no inaczej, żaden z nas nie ma ochoty się dać zajechać, żaden z nas nie ma tyle czasu, żeby produkować nie wiadomo ile treści i też żaden z nas nie zna się na wszystkich dyscyplinach sportu. No ja siadam do hate parków olimpijskich, ja nie ukrywam, ja się bardzo interesuję sportem, ja bardzo wiele dyscyplin sportu lubię, oglądam. Dzisiaj też oglądałem i w nocy, i od rana igrzyska, zrobiłem sobie tylko przerwę na własną grę i wróciłem, by oglądać lekką atletykę, ale są dyscypliny sportu, o których nie wiem nic. Nie wiem, dzisiaj akurat rozmawiamy sobie w sobotę i dzisiaj stracił szansę nasz żeglarz, nawet nie żeglarz, bo on startuje na desce z żaglem, to chyba żeglarz też tak się na niego mówi, czyli Piotr Myszka. No nie będę wam ukrywał, że nigdy w życiu nie stałem na desce z żaglem, no ja nawet nie wiem, o co miałbym spytać. Więc to też nie jest, więc są też dyscypliny sportu, gdzie nie czujemy się mocni i nie będziemy nawet ukrywali, że się na nich znamy. I to jest miejsce, i to jest przestrzeń dla ludzi, których chcemy zapraszać do współpracy z nami, a może z czasem też, żeby nas powolutku zastępowali. Panowie, ja mam blisko 50 lat, kto będzie mnie chciał oglądać za lat kilka dla takiego starego dziada? No, są ludzie, których ludzie chcą ja nie też mam nic przeciwko. Oglądać. Ja też nie mam nic przeciwko. No. Zwłaszcza jeżeli zachowasz tak błyskotliwy umysł, jak na przykład Strejlał. No, nieważne, tak. Jakie treści ten człowiek wypowiada, to jest nieważne, ale w jaki sposób to robi. Nie dość, że wysoka kultura wypowiedzi, to jeszcze umysł ostry jak brzytwa w takim wieku, naprawdę szacun. Mhm. To prawda, to ja też mu zawsze mówię, pamięta poszczególne akcje sprzed 40-50 lat, jest faktycznie
On, Janusz Pindera, są tacy ludzie, którzy rzeczywiście, co by się nie działo, oni pamiętają wszystko, włącznie z datami, ta umiejętność kojarki tak zwanej, kojarzenia faktów. Moja żona się ze mnie śmieje, że ja pamiętam wydarzenia swojego życia nie kiedy się odbyły, bo się odbyły wtedy, kiedy się odbyły, tylko zawsze pamiętam je na zasadzie, a to było rok po Mistrzostwach Świata, albo a to było 3 miesiące przed tym, jak Polacy zagrali tamten mecz. No tak niestety mam, no tak lubię sobie połączyć pewne wydarzenia mojego życia, no bo sport jest ważny dla mnie, no jest po prostu sport en gros jest dla mnie bardzo ważny, ale nie wiem, czy nie osobiście, jakbyście mnie dzisiaj zapytali, to nie, ja tego nie pociągnę tak długo antenowo, żeby jak pan Andrzej strzelał. Nie sądzę, żebym był dla kogokolwiek atrakcyjny wizualnie, audio moje również, żeby to było dla kogokolwiek ciekawe za kilka, kilkanaście lat. Nie mam takich ambicji, żeby być aż tak długo aktywnym dziennikarzem. Ambicje ambicjami, ale ja nie mam naprawdę nic przeciwko, jeżeli cały czas A, będziesz bardzo miał mi coś do miło, ale powiedzenia, naprawdę. na szczęście ja mam w tej sprawie też coś jeszcze do powiedzenia, jaką decyzję podejmę. Także to i mam nadzieję, że to tak jak już rozmawiali kilka minut temu, że to będzie moja decyzja, że po prostu będę robił to, na co mam ochotę, a nie do tego, a nie to, do czego zmusi mnie życie, albo ktoś inny. Nikt ci nie będzie tej kariery kończył, tak jak nie będzie robił to Boniek Tak jest. Błaszczykowskiemu, albo też Vox Populi Dariuszowi Szpakowskiemu. O niego też chciałem właśnie bardzo zapytać, jeżeli już jesteśmy nikomu nie wypominając wieku, ale no jednak to jest Nestor polskiego komentarza. No i chciałem ciebie zapytać o taką rzecz związaną z panem Dariuszem, bo on się pojawiał w misjach już po przeniesieniu jej do tego formatu do kanału sportowego, ale później on przestał się pojawiać. Jeśli to nie tajemnica, czy możemy powiedzieć, co takiego się wydarzyło, że on przestał przychodzić do waszego studia? Słuchajcie, w dobrym tonie jest nie mówić o innych komentatorach. Ja mam taką zasadę i staram się jej trzymać. Tutaj nie ma akurat żadnej tajemnicy. My normalnie rozmawiamy, nie ma żadnych. Nazwijmy to, że chodzi o pewne biznesowe uwarunkowania i czynniki na tym. I tutaj postawmy kropkę, ale nie ciągnijcie mnie bardzo proszę za język, bo uważam, że byłoby nieelegancko o tym mówić. W porządku, tylko chciałem zapytać, mówisz tak jak jest, okej. Okay. Chciałem tylko dodać, że też mi się nie podoba ten ferment, który ostatnio się wytworzył przy osobie pana Dariusza, no bo jednak to, że nie wiem, w jakiś sposób opinia publiczna doprowadziła do zdjęcia go z finału, ja wiem, że fantastycznie było posłuchać Mateusza Borka z Kazimierzem Węgrzynem, no ale no, nie podoba mi się to, że dzisiaj jakieś barany mogą po prostu wejść do internetu, napisać parę komentarzy i to ma wpływ na to, co później będzie się działo w wielkiej telewizji. Tylko tyle chciałem powiedzieć. No to tutaj dochodzimy do takiego w ogóle bardzo ciekawego fenomenu socjologicznego, jakim jest Twitter, w którym aktywnych jest. I tutaj znowu nie mam żadnych twardych danych, ale kiedy ja teraz jestem dużo mniej aktywny na Twitterze. Powiem więcej, nie jestem aktywny na Twitterze i wcale mi tego nie brakuje. Zachodzę tam tylko po to, żeby korzystać z pewnych treści, które są mi potrzebne do pracy po prostu, bo czasami są mi takowe potrzebne. Natomiast znowu dochodzimy do takiego ciekawego fenomenu, jakim jest Twitter, gdzie jest aktywnych, ja wiem, 400-500 osób i to są rzeczywiście bardzo głośne osoby, bo ci, którzy są, to są głośni. Ja widzę po prostu po tych ikonkach, że najczęściej odpowiadali ci sami ludzie i tak dalej, no pojawia się cały czas ten sam powiedzmy krąg. Natomiast przecenianie Twittera jest rzeczywiście rzeczą niebezpieczną, bo Twitter nie jest bardzo reprezentatywną. Nie wiem, to nie na podstawie Twittera robilibyśmy, nie wiem, badania opinii publicznej na temat poparcia dla poszczególnych partii politycznych albo poparcia dla poszczególnych komentatorów. Życie nie wygląda tak jak Twitter. Tam jest oczywiście, Twitter jest bardzo narzędziem bardzo potrzebnym sportowi. Towemu dziennikarzowi, bo rzeczywiście wszyscy tam są, wszyscy dziennikarze sportowi są na Twitterze i myślę, że to dotyczy nie tylko Polski. Sądzę, że te w ogóle sport i polityka jako takie dwa kierunki są tam bardzo, ale to bardzo
obecne i bardzo aktywne. Natomiast powiem wam szczerze, że jestem zmęczony Twitterem. Twitter jest jakby lustrem. Polityczny Twitter to już jest w ogóle szambo. Natomiast, natomiast sportowy Twitter też staje się niestety czasem zbyt dosłownie brutalny i językowo, i w wyrażanych sądach. Po prostu przestaje mnie to interesować. Nie chce mi się. To jest strata czasu, uważam. Mówię, zachodzę tam tylko po to, żeby znaleźć informacje, które są mi potrzebne warsztatowo. Bo są tam ludzie, którzy tworzą wartościowe treści, których, nazwijmy to z angielska research, bardzo jest po prostu przydatny, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować w głowie. Więc pod tym względem tak, pod względem jakichś dyskusji naprawdę szkoda mi czasu. Jestem w ogóle, uważam, i tak uzależniony od mediów społecznościowych, a to nie jest dobre uzależnienie. I staram się możliwie dawkować sobie takie emocje. Ja to mam wrażenie, że na Twitterze często pod nazwiskami pisze właśnie czat, ten zbiorowy czat, który u was czasem tam pisze te głupoty pod hejtmarkami. No tak, pewnie większość, nie wiem czy większość, no ale pewnie część osób się powtarza, przeskakuje z Twittera tutaj, ale jak mówię, tam zdarzają się i na Twitterze, i na czacie bardzo, ale to bardzo wartościowe głosy i osoby. Nie chcę tutaj, ja absolutnie jestem daleki od tego, żeby potępiać w czambu tych ludzi, no ale pewnie jest też jakby anonimowość internetowa, wiadomo, skłania i zachęca do tego, żeby napisać czasem coś głupiego, za co się nie weźmie odpowiedzialności. No i tyle, no tak to należy. Myślę, że należy to skwitować wyłącznie wzruszeniem ramion. No ani nie brać na poważnie tych opinii i tych pochwał, i tych. Znaczy, zauważcie, że najczęściej to też jest rzecz, której się już tak z 15-20 lat temu nauczyłem, kiedy jeszcze nie było Twittera, nie było Facebooka, nie było czatów pod YouTube'em, tylko były strony internetowe. Kanał Plus miał swoją stronę i tam były jakieś fora internetowe, prawda? No to kto pisze pod takimi forami? No w zdecydowanej większości piszą ludzie niezadowoleni z czegoś. Bo ci zadowoleni, no to co zrobi zadowolony człowiek po obejrzanym meczu? Wyłączy telewizję i zajmie się czymś innym, prawda? Natomiast ten niezadowolony, jeżeli jest bardzo niezadowolony, no to ma potrzebę, żeby to swoje niezadowolenie wyartykułować, no i jak mu się jeszcze bardzo chce, no to wejdzie na to forum i tak dalej, i wtedy wypisze te słowa. No i finał jest tego taki, że ja bardzo uogólniam, prawda? Natomiast potem na, nie wiem, 10 komentarzy, 8 jest tych niezadowolonych, no bo ci zadowoleni mają lepsze rzeczy do zrobienia. Zawsze tak to tłumaczyłem moim, już w tej chwili trochę młodszym, już moim byłym kolegom z Kanał Plus, że i koleżankom, że słuchajcie, ostrożnie z internetem, nie bierzcie wszystkiego do siebie, jeżeli macie, dla mnie najważniejszym, dla mnie osobiście, najważniejszym recenzentem moich działań jestem ja sam, bo mam wrażenie, że mam sobie taki bezpiecznik i taki bezpiecznik z jednej strony i wstydu i takiej rzetelności, który pozwala mi najlepiej ocenić i spojrzeć w siebie, sobie w lustro i powiedzieć sobie, nie no, dzisiaj to dałeś dupy, albo a dzisiaj to było fajnie. I w ten bezpiecznik wierzę najbardziej. A to nie jest kwestia też dojrzałości i doświadczenia? Nie jest, bo gdybym był młodszy, słuchajcie, gdybym ja dzisiaj zaczynał, tak jak zaczynałem w 1994 roku i gdyby był obecny ten Twitter i te wszystkie media społecznościowe, to tak teraz mi to przychodzi do głowy, nawet nie myślałem nigdy o tym, to pewnie bym nie dał rady zostać dziennikarzem, bo bym tego nie zniósł. Ja się przejmuję generalnie, czasami nadmiernie się przejmuję. I pewnie mój wiek i jakby mój staż i jakby samoświadomość tego, co osiągnąłem w życiu, pozwala mi nad pewnymi rzeczami przejść do porządku dziennego i nie przejmować się tym za bardzo, ale nie ukrywam, że sam jestem taki mądry, mówiąc, dobra, nie przejmuj się, to są jakieś tam anonimowe głosy, to się może zdarzyć i to nie jest miarodajne, ale mnie to też dotyka. Ja jestem generalnie typem wrażliwca, no więc wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy bym dzisiaj zaczynał, mając takie doświadczenie jak wtedy w 94, czyli żadne, i gdybym miał kilka takich wykonów, w cudzysłowie, jak na początku w 94,
to wylałby się na moją głowę i na głowę tych, którzy mi zatrudnili, hejt i bym pewnie tego nie zniósł jako młody dziennikarz. Pewnie bym pomyślał, rany, dajcie spokój, ja się nie nadaję do tego, to jest bez sensu. Zajmę się czymś spokojniejszym, będę sprzedawał marchewkę na straganie. A to ja przypominam sobie teraz, jak to chyba podczas któregoś z ostatnich hate parków było, ale nie dam sobie teraz głowy urwać, jak z Edwardem Durdą wspominaliście chyba, początki pracy w Kanal Plus, jak przychodziły te listy do redakcji. Albo to on wspominał... Tak, to Edzio opowiadał, mnie nie było wtedy w studiu. A, tak, bo to Michał Pol prowadził, tak? Wtedy tak, ja szczerze mówiąc, Edek ma lepszą, ja nie mam głowy do tych wszystkich anegdot, Edzio pamięta, zapewne tak było, jak Edek mówi, i pewnie było tak też, że rzeczywiście przyszły te listy, jakieś dwa krytyczne głosy, że Durda ze Smokowskim, czy jeden Durda ze Smokowskim źle coś tam skomentowali, trzeba było oddzwonić do tego pana, okazało się, że on wtedy pił zimną okowite i tak po prostu coś ze tam szwagrem, skrobnął jeszcze ze szwagrem, tak, ze szwagrem, więc się pewnie miał w sobie jakiegoś kurwa i to napisał. Nie pamiętam tego, ale na pewno było tak, jak mówi Edek, bo Edek opowiada mnóstwo historii, które są mniej lub bardziej prawdziwe, ale szkoda by było dla samych historii, gdyby prawda była inna niż to, co opowiada Edzio. Troszkę zmieniając temat, przygotowując się do tej rozmowy, przyszła mi do głowy pewna dygresja i jeżeli nie masz nic przeciwko, pozwolę sobie na mały wywód. I nie tak dawno zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, turniej wygrany przez Włochów i pomimo, że mieszkam w Anglii prawie 9 lat, to sukces Chiellini'ego i jego drużyny bardzo mnie ucieszył i już mówię dlaczego. Na początku mojej emigracji miałem kompleks Polaka, trudność z przyznaniem się do kraju pochodzenia. Miałem wrażenie, że jestem gorszy przez to moje ski na końcu nazwiska. Ja wiem, że to jest bezpodstawna ujma, wstyd, ale skrępowanie zniknęło po jakimś czasie i żyjąc między Anglikami zdałem sobie sprawę, że nie jestem wcale od nich gorszy. Dziś nawet wolę, żeby nasze brudy, wady jako państwa, społeczeństwa były na wierzchu. Oczywiście chciałbym, żeby tych wad było zdecydowanie mniej, ale przykro jest patrzeć na zakłamanie angielskiego narodu. I większym wstydem jest chyba oficjalne przyjmowanie tolerancyjnego stanowiska, kiedy w rzeczywistości jest na odwrót, czego przykładem może być zachowanie angielskich kibiców podczas mistrzostw. Piłkarze klękają w imię walki z rasizmem, głośno mówi się o tolerancji, o szacunku, a na sam koniec mają miejsce takie sytuacje jak po finale, kiedy pod adresem Sancho, Rashforda i Saki napływają rasistowskie komentarze, kiedy dziewczynka zostaje obrzucona inwektywami podczas meczu z Niemcami, no już nie wspominając o wygwizdywaniu hymnów przeciwników, synów Albionu, pobiciach i totalnym syfie po ostatnim gwizdku. Nie masz wrażenia, że to wszystko mija się z celem, że ludzie nie przyjmują do wiadomości tych wszystkich ruchów, tych inicjatyw i nic z tego nie robią? Chyba brakuje dialogu w tym zamieszaniu. Nie uważasz? I jeszcze miałem dopytać, nie wplotłem tego, czy ty też nie miałeś kompleksu Polaka, jak wyjechałeś do Francji? Oczywiście, że te hasła to jest pustosłowie. Wszelkie akcje UEFA, FIFA to jest pustosłowie i mam wrażenie, że nikt nie do końca... Nawet nie myśli i nawet przez moment nikomu nie przechodzi. Nikt nie ma żadnej refleksji po tym, jak widzi te wszystkie spoty reklamowe przed meczami albo to, jak piłkarze się ustawiają przed meczami, coś tam pokazują, transparenty nikomu. Nikt nie ma żadnej refleksji, to jest jakiś tam element poprzedzający mecz, jak hymn Ligi Mistrzów na przykład, czy jak podanie sobie ręki, czy losowanie stron. Także jest to... Oczywiście dużo rzeczy jest robionych, zwłaszcza, że jakby wszyscy mają świadomość, że ta szeroko rozumiana UEFA Family, FIFA Family to jest wyjątkowo obrzydliwe towarzycho, w związku z tym propagowane przez nich hasła to nic innego jak tylko dobry PR. No to twoje pytanie, oczywiście twoje pytanie jest bardzo, bardzo szerokie światopoglądowo i chyba nie będziemy skręcali w tamte znaczy, obszary. Mi bardziej chodzi o ten obszar stricte sportowy, w sensie no, wykonywane są pewne ruchy właśnie i nic sobie nikt z tego nie robi.
No to taka jest moja odpowiedź, tak naprawdę. Taka jest moja odpowiedź, bo nie wiem za bardzo, jak miałbym to jeszcze rozwinąć. Możemy oczywiście skręcać w inne kierunki światopoglądowe, jakby już od tego, jakim jesteśmy krajem tolerancyjnym, czy nie, i dlaczego takie wielkie zamieszanie robią słowa Katarzyny Zilman, która pozdrawia swoją dziewczynę po zdobyciu medalu, czy innych oburza, czy jesteśmy, albo w ogóle, czy oburza, czy nie oburza, ale czy innych w ogóle, czy ludzi zajmuje to, że pozostałe trzy wioślarki pozdrawiają swoich partnerów? No nie, dla mnie jest... No właśnie nie. I tak właśnie powinno być. Jeżeli Kasia Zilman pozdrawia swoją partnerkę, to ja przechodzę nad tym kompletnie do porządku dziennego. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu i nawet nie mam... I mnie dziwi, że kogoś to dziwi. No ale wiem też, w jakim kraju żyję i wiem, jakie to budzi tutaj skrajne emocje. Ale nie chcę rozmawiać o polityce. Jestem od dłuższego czasu ani o polityce, ani o wciąganiu pewnych zachowań stricte ludzkich w jakieś ramy ideologii, bo to nie jest żadna ideologia. Ja, mówiąc o polityce, ja się już lat temu, nie wiem, z 10 dałem na wewnętrzną emigrację. Oczywiście biorę udział w wyborach zawsze, w każdych wyborach, natomiast nie oglądam telewizji, nie lubię się denerwować, stresować. To też jest mój wybór, mój świadomy wybór, tak jak z tym, że chcę iść swoją drogą przez życie. Oczywiście jestem świadomy tego, co się dzieje, nie da się uniknąć słuchania informacji, ja śledzę, no, słucham radia, ale telewizji nie oglądam. Nie oglądam żadnych wiadomości w żadnej stacji, ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej. Nie interesuje mnie to zupełnie. Co do bycia emigrantem, tak, ja miałem dokładnie takie samo odczucia. Ja też byłem bardzo zakompleksionym chłopakiem, kiedy jechałem do Francji bez języka, z komunistycznego kraju, bo jeszcze wyjeżdżałem, to był rok 89, jeszcze przed przemianami ustrojowymi, więc czułem się biedniejszy, gorzej ubrany, zakompleksiony z powodu takiego, że wchodzę do klasy, nie wiem, czy się śmieją do mnie, czy się śmieją ze mnie, czy... No, trochę czasu musiało minąć, język francuski nie jest poza tym prostym językiem do nauczenia się, więc też musiało minąć parę lat, zanim ja odważyłem się mówić, bo a rozumieć już rozumiałem wcześniej, ale mówić nie mówiłem dość długo. Ale z perspektywy czasu wiem, że to była absolutnie niezbędna mi nauka życia. Po pierwsze, nie trafiłbym do Kanału Plus, gdybym nie spędził kilka lat we Francji i nie powąchał i nie pooglądał sobie Kanału Plus francuskiego. To jak to mówią w filmie, po primo pierwsze, a po primo drugie, ta moja wewnętrzna walka z własną nieśmiałością była mi potem, no jak znalazł do takiego przetarcia naprawdę dla chłopaka, który nic nie umie, to było coś niezbędnego, żeby wyjść, stanąć przed ludźmi, przed kamerą i coś powiedzieć. Robiłem to wtedy w sposób pokraczny, wiem, bo oglądałem, to jest do znalezienia jakieś tam w sieci, ale było mi to, ale gdybym nie miał za sobą tej szkoły życia pod tytułem Francja i tych kilka trudnych dla mnie, czasami nawet traumatycznych lat, to pewnie bym się nikt nie odważył tego robić, bo przecież bo to, że się znalazłem w telewizji, to jest czysty przypadek. Trochę determinacji mojej własnej, że bardzo chciałem dostać się do redakcji tworzonej przez Kanał Plus wtedy, ale jeszcze więcej przypadku i szczęścia. Dzisiaj to by się też udało tobie? Gdybyś miał takie doświadczenie życiowe we Francji przez kilka lat, znając język bardzo dobrze? Na pewno nie, bo dzisiaj już się media bardzo zmieniły. Dzisiaj jest już w ogóle bardzo dużo innych ścieżek tego, żeby robić, powiedzmy, karierę czy karierę w mediach. Można po prostu stworzyć własny kanał YouTube'owy i liczyć na to, że ktoś zostanie, że zostaniesz zauważony. No, poniekąd taką drogą poszli nasi dwaj koszykarze, w cudzysłowie koszykarze, którzy robią program u nas dziś. No przecież też za nimi nie stało żadne doświadczenie, ale i naprawdę nie kryguję się tutaj w żaden sposób. Ja widzę dzisiaj ludzi z dużo bardziej przebojowych ode mnie dziś, zaczynających, niż ja sam byłem w 1994 roku. Czy to dobrze, czy to źle, tego nie wiem, bo
Niektórym przebojowość myli się z pewną arogancją i bezczelnością, bo takich też spotkałem już młodych ludzi, którym się po prostu wydaje, że wszystkie rozumy zjedli, bo nie wiem, bo zrobili, bo jakąś jedną rzecz udało im się zrobić, która została gdzieś opublikowana, zacytowana czy pokazana. No właśnie dzisiaj wystarczy dostać 100 lajków na przykład na Twitterze czy tam retweetów i już ma się stóp cały świat u swoich stóp. Przynajmniej tak niektórzy myślą. No ale i tak pewnie jest. I tak pewnie jest. I niektórzy pewnie, jeżeli taka przebojowość, taka powiedziałbym arogancka wręcz przebojowość jest mimo wszystko poparta jakimś takim wewnętrznym poczuciem wstydu czy takiego, no właśnie jeżeli mają ludzie w sobie taki jeszcze bezpiecznik, który każe im spojrzeć w lustro i naprawdę szczerze sobie odpowiedzieć na codzienne pytanie, czy to, co robię, jest dobre, właściwe, rzetelne, interesujące, intrygujące, dobrze zrobione, to wszystko jest okej. Ale jeżeli za tą arogancją jest taka pustka w środku, bo najlepiej odwołać się, jak to mówił Gustaw Holubek, najlepiej odwołać się do siebie pod warunkiem, że kogoś tam się zasta. Nie, zastanie. Więc ja mam ta myśl mi towarzyszy od początku, od 94 roku, bo ja jestem wiecznie podszyty wątpliwościami co do siebie. Naprawdę, w związku z tym, ale to jest dobre akurat uczucie. To jest dobre uczucie, bo ono mi nie pozwala absolutnie osiąść na laurach czy pójść gdzieś za daleko. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja mam to jest... taki raczej bardzo trzeźwo patrzę na swoją przygodę i jakąś tam życiową wędrówkę. To jest trochę jak z tremą, że ja też występując na antenie radiowej cały czas powtarzam, że musi być ten element tremy. Trzeba się trochę bać tego mikrofonu, ale w takim sensie, że trzeba brać odpowiedzialność za to, co się za chwilę przekaże słuchaczowi, a nie bać się w takim sensie, żeby otworzyć przy nim usta. I mi do głowy kiedyś zapadła taka myśl bodaj Wojciecha Waglewskiego, który powiedział, że on przed każdym koncertem odczuwa stres, odczuwa tremę i on musi sobie tam wypić lampkę wina, żeby w ogóle na tę scenę wyjść. A przecież Wojciech Waglewski to już można powiedzieć śmiało dinozaur polskiej sceny. O panowie, jak ja wam opowiedział o kilku wykonawcach, kilku artystach, akurat paru dobrze znam, to byście nie uwierzyli. Nie no, ja akurat uwierzę. Katusze przed wyjściem na każdorazowo na scenę, czy to na deski teatru, czy właśnie na scenę w rozumieniu sceny i śpiewania na niej. Tak, tak, masz rację. Ja nie lubię tego nazywać trema, bo jeżeli byś mnie zapytał, czy ja mam tremę, nie, ja już tremy nie mam. To nie jest trema, to co ja czuję. Ja rzeczywiście miałem tremę, ale nic tak dobrze nie działa na tremę, jak właśnie występy. No to trochę tak, no jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I znaczy, ja niekoniecznie, pewnie... nie, niekoniecznie mi chodziło o tremę, może ja wiem, w sensu ja wiem, stricte. Ja to nazywam tremą, ale każdy może to inaczej nazwać. A ja to nazywam adrenaliną, to co mi towarzyszy i ona mi towarzyszy bardzo często. I ja bardzo lubię tę adrenalinę, która mi towarzyszy. Najbardziej adrenalina towarzyszyła mi w momentach, muszę wam powiedzieć, multilig za każdym razem, kiedy były ostatnie kolejki Polskiej Ligi i wtedy trzeba było złapać za mordę 8 spotkań kolejki i poprowadzić taką multiligę od A do Z i ja czułem, że w dużej mierze to się opiera na mnie, na prowadzącym. I to było najfajniejsze. Ja nie czułem tremy, ale odczuwałem gigantyczną adrenalinę. Jeszcze coś z tych 8 spotkań w ogóle wycisnąć. No, pamiętajmy, Polska Ekstraklasa. Przy 8 meczach jest dużo łatwiej coś wycisnąć, bo jest 8 razy więcej szans, że coś się gdzieś akurat wydarzy. Więc to były w ogóle fantastyczne popołudnia i wieczory. Ja to lubiłem najbardziej. A jeszcze najbardziej lubiłem, jak coś poszło nie po naszej myśli i nagle się okazało, że coś się gdzieś popsuło i teraz trzeba reagować na szybko, na bieżąco, coś wrzucić z niczego, czyli z głowy. I szyć, w cudzysłowie. Czyli taki zdrowy ferment. Kombinować. Bardzo to lubię, to w ogóle, to były dla mnie, to było dla mnie jak pójście na bitwę, to naprawdę były dla mnie, ja za każdym, każdorazowo po takich multiligach miałem poczucie takie, kurczę, jaką mamy fajną grupę ludzi, że z nimi to naprawdę na każdą wojnę bym poszedł, bo wszyscy to potrafili udźwignąć i było takie zawodostwo przez wielkie Z. Tutaj w kanale sportowym mam to samo, chociaż sami rozumiecie, no jest troszeczkę, pracujemy w innej skali, chociaż mam wrażenie, że
Dzisiaj jestem oglądany przez większe masy ludzi niż kiedy byłem w Canal Plus. Robimy coś jednak no, na mniejszą skalę w tym znaczeniu, że studio oczywiście jest dużo, nie wiem, mniejsze, gorzej wyposażone technicznie niż studia Polsatu, gdzie byłem tam przez rok, czy Kanału Plus, gdzie byłem przez ponad 20 lat. Natomiast robimy to też, uważam, na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu, na jakim może być. Nie wiem, ostatnie Mistrzostwa Europy są tego najlepszym dowodem. My codziennie robiliśmy po 4 programy i przez ten miesiąc no naprawdę nic się nie wykrzaczyło. Wszystko, nic się nie przewróciło, a mogło, a przecież mogło. Muszę powiedzieć, że chyba wszystko oglądałem od deski do deski, albo prawie wszystko podczas tego okresu Euro, zarówno mecze, jak i wasze programy. No i faktycznie, nie sposób się nie zgodzić. No ale też różnica jest taka, że wy nie jesteście wielką telewizją, która ma już lat 10, czy tam 20, a dopiero jesteście od ponad roku i wszystko własnymi rękoma robicie, więc to też jest imponujące. To prawda i nawet Mistrzostwa Europy skończyły się w niedzielę. W poniedziałek postanowiliśmy z chłopakami zrobić dla wszystkich osób, które pracowały z nami, czyli tam było prawie 50 osób, zrobić imprezę. I też miałem taką refleksję i powiedziałem to wszystkim, że naprawdę macie prawo odczuwać dumę, bo ja czuję dumę, że z wami pracuję. Ja uwielbiam energię młodych ludzi, bo już sam jestem, powiedzmy, średnio młody. Natomiast uwielbiam i to zawsze mi też takie towarzyszy, takie uczucie. Nienawidzę takich ludzi ślizgaczy, w cudzysłowie, którzy gdzieś tam udają, że pomagają, ale tak naprawdę myślą tylko o tym, żeby pójść do domu. Ja nie jestem pracoholikiem, ale kiedy jest zadanie do wykonania, jestem zadaniowcem, kiedy jest zadanie do wykonania, to ja lubię widzieć, że wszystkie ręce są na pokładzie i wszyscy to robią z równym entuzjazmem, mniej lub bardziej komuś coś się może udać, prawda? Natomiast jak widzę, że komuś brakuje takiego naprawdę entuzjazmu, to nie, to taki ktoś już dla mnie nie popracuje za długo, ale mam takie poczucie, że tutaj otoczyliśmy się bardzo fajną grupą ludzi, młodych ludzi, których nie widać nawet w kanale sportowym, bo to jest ten nasz backup. Ale to są ludzie, którzy naprawdę czują fajną, mają fajną zajawkę, cieszą się z tego, że robią. Tyrali ciężko przez ten miesiąc. Naprawdę był, jeżeli mogę użyć brzydkiego słowa, zapierdol przez ten miesiąc, ostry, ale widzimy efekty i oni też widzą efekty i widzieli, że to się ogląda i taką miałem fajnie. To mi też dawało dodatkowego kopa, bo ja lubię dostawać od ludzi też takiego feedbacku, takiego energetycznego kopa. Jak widzę, że wszyscy się cieszą i mają z tego radochę, to ja też mam radochę. Nic dziwnego. A co jest trudniejsze? Komentowanie czy uprawianie sportu? I nie w sensie globalnym, ale osobiście. Osobistym odniesieniu. Nie widzę ani w jednej, ani w drugiej rzeczy nic specjalnie trudnego. Może dlatego, że uprawiać sport uwielbiam. W bardzo wielu postaciach i bardzo wielu formach. Jestem uzależniony od sportu. Sport mi jest potrzebny, niczym tlen, naprawdę. Te endorfiny są mi potrzebne. Jak zdarzy się, że wyjechałem kiedyś na wakacje do All Inclusive i wyobraźcie sobie, że po 2 dniach byłem tak zmęczony tym nic nie robieniem i tym leżeniem, że ja już nigdy więcej nie pojechałem na żadne All Inclusive. To są dla mnie katusze takie. Takie nic nie robienie. Od razu czuję się źle ze swoim ciałem, w swojej głowie źle się czuję. To też jest niestety cecha zadaniowca, którym jestem. A ludzie przecież całe życie dążą do tego, żeby ostatecznie nic nie robić. No właśnie, a ja mam zupełnie odwrotnie akurat pod tym względem. Jestem, moja żona by to potrafiła lepiej nazwać, bo ona uważa, że jestem bardzo leniwy generalnie i jestem jak taki w domu, jestem jak taki kot. Najchętniej bym się nie ruszał z kanapy. Natomiast... To widzę, mamy bardzo podobnie właśnie. Ja też jestem totalnym leniem życiowym, mi się nic nie chce robić, ale jak mam jedno zadanie przed oczami, też jestem właśnie takim typowym zadaniowcem, poświęcam się temu w 100%. Jestem jak ten koń z tymi klapami na oczach, nic innego nie widzę. No tak, więc ja byłbym też bardzo dobrym zawodowym sportowcem w tym znaczeniu, że
zawodowi sportowcy robią trening, jeden, drugi, ale poza tymi treningami nie robią nic, bo najczęściej magazynują energię na te treningi. To ja jestem troszkę podobny pod tym względem, więc ja to lubię robić, więc nie widzę w tym niczego trudnego. Najtrudniejszy trening jest dla mnie przyjemnością, czy najtrudniejszy mecz do zagrania. Natomiast jaki jest trudność w komentowaniu meczu? No wiesz, w momencie, kiedy jakby to banalnie nie zabrzmiało, no jeżeli jest to coś, co lubisz robić, a ja to bardzo lubię robić, a dzisiaj nie mam już bardzo wielu okazji do komentowania meczu, bo komentuję sobie tylko w Kanale Plus, ponownie wróciłem, ale już takiej jako freelancer na zaproszenie, komentuję sobie jeden mecz w tygodniu Ligi Francuskiej, szef Kanału Plus, mój następca niejako, Michał Kołodziejczyk, zaproponował mi, żebym komentował więcej spotkań, ale nie miałem ochoty na to. Być może to się trochę zmieni od nowego sezonu, zobaczymy, ale a może nie, bo też chciałbym mieć czas dla siebie, nie mam potrzeby jakby tyrać od poniedziałku do niedzieli non-stop. Więc komentuję sobie mecze Ligi Francuskiej w Canal Plus, mając świadomość, że ta liga nie jest najbardziej oglądaną ligą świata. No i co z tego? O tym już mówiliśmy. Ale kiedy się czymś interesujesz, to przygotowanie się do takiego komentarza nie sprawia ci też żadnego problemu, bo po prostu żyjesz tym na co dzień. Więc ja sobie przez cały tydzień ja sobie robię jakieś tam mikronotatki gdzieś już i w zasadzie przygotowanie do tego meczu nie stanowi dla mnie żadnego wyzwania. A lubić do kamery lubię mówić. I też nie mam z tym jakiegoś większego już w tej chwili kłopotu. Nie mam tak, że nie prześpię nocy przed meczem. To już od dawna nie. Rozumiem. Rozumiem też, że jedna mila jest inicjatywą mającą na celu wypromowanie półdystansów, poświęcenie uwagi odległościom, które, jak sam powiedziałeś, niestety przez media są pomijane. Wspomniałeś to w którymś z wywiadów. Nie powinienem wspominać innych wywiadów, ale posłużyłem się tym. A w jakim stopniu mila jest też dla ciebie i twojej żony? Jedna mila to jest nasz wspólny projekt. Dłubiemy przy tym w zasadzie dziewczyny dłubią, moja żona i nasza jedyna pracownica, bo to jest bardzo mała inicjatywa. Ja jestem tym takim przeszkadzaczem, czasami trochę takim misiem skrupówek, żeby pójść na pierwsze spotkanie. Czasem oczywiście jestem takim portparol całego przedsięwzięcia, kiedy jest taka konieczność i potrzeba, ale natomiast samą akcję, same zawody jednomilowe i późniejsze odłamy, bo dzisiaj jedna mila to już jest tylko z nazwy jedną milą, tam są, my biegamy na bieżni lekkoatletycznej przez cały dzień, od samusieńkiego rana, kiedy biegają dzieci na 100 metrów, 400 metrów, trochę starsze dzieci na 800 metrów, potem jest sama mila, potem wieczorem są sztafety, więc akurat na kanwie tego, że zdobyliśmy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w sztafecie mieszanej 4x400, bardzo się z tego powodu cieszę powielokroć, bo znam tych ludzi, tych lekkoatletów, bardzo ich lubię, bardzo ich szanuję, uwielbiam biegać samemu, uwielbiam oglądać lekką atletykę, ale wiem też przy okazji, że mam nadzieję, że to będzie taki kop, także sponsorski i dla samych tych sportowców, ale i dla całej dyscypliny, bo my jako Polacy lubimy sukcesy, a bieganie jest sportem najprostszym, no jest najbardziej egalitarnym sportem świata. Czy wiecie, że zdobyliśmy dzisiaj, no dzisiaj, bo mówimy akurat w sobotę, kiedy tak, nasza sztafeta kilka godzin temu zdobyła ten złoty medal. 4x400 w mieszanej sztafecie. 4x400 mieszana sztafeta, dwóch tak. Mężczyzn, dwie dziewczyny. Dzisiaj zdobyliśmy pierwszy olimpijski medal w bieganiu, podkreślam, nie w lekkiej atletyce, od 41 lat, to aż się w głowie nie mieści. Bo do tej pory, bo od 80 roku, kiedy medale zdobywała sztafeta 4x100 i Bronisław Malinowski na płotach, to zdobywaliśmy już medale tylko na rzutniach, na skoczniach, ewentualnie w chodzie sportowym Robert Korzeniowski na igrzyskach, a tak to zdobywaliśmy, a w bieganiu nie. A bieganie samo w sobie jest takie piękne i takie proste. A my chcemy tą jedną milą. Dlaczego jedna mila? No bo szukaliśmy dystansu, który rzeczywiście, zrobić zawody na dystansie, którego jeszcze nie ma, który jest, żeby to nie były takie zawody, nie wiem, na 5 kilometrów, na kilometr albo na 1500. Jak nam przyszła do głowy ta jedna mila, już nie pamiętam, czy to nie przyszła do głowy, czy komuś innemu,
No i tak to się rozrosło. Anglosaski dystans, dosyć rzadko biegany, ale taki fajny, 4 okrążenia. I chcemy, organizujemy tę imprezę już w tym roku w 2 miastach. Zorganizujemy w Warszawie i w Poznaniu. Byliśmy też w Krakowie, no ale wiadomo, COVID, cała pandemia, ograniczenia troszkę nas wyhamowało, więc na razie Kraków zamroziliśmy, włożyliśmy do zamrażarki. A my chcemy pokazać ludziom, że bieganie po bieżni lekkoatletycznej nie jest wcale przypisane tylko zawodowcom, że można normalnie na bieżnię wejść, można się pościgać. My im pokazujemy, że można zorganizować imprezę, bo to jest tak jak ze wszystkim, co robię w życiu. Ja albo robię coś na tip-top, na 100%, albo nie robię wcale. Więc mogę powiedzieć naprawdę tutaj z pełną odpowiedzialnością, że to jest zawodowo zorganizowana impreza, bardzo zawodowo. Jest fotokomórka na mecie, są kamery, można sobie obejrzeć własny bieg z poślizgiem w miasteczku zawodów, bo tam z 15-minutowym poślizgiem jest wszystko pokazywane. Są numery startowe z nazwiskami, które sobie ludzie przypinają. Jest DJ, są wywoływani wszyscy z imienia i nazwiska. No po prostu jest pełen piknik, ale taki podszyty taką naprawdę fajną rywalizacją. Człowiek no może i bawimy poczuć się jak profesjonalista. Każdy może poczuć się jak profesjonalista i ludzie czują się jak profesjonaliści. I tutaj mogę wam powiedzieć akurat, bo tym lubię się chwalić, akurat tam, gdzie mi pasuje, to się pochwalę. Zobaczcie, że na takim Facebooku, gdzie jesteśmy, ja akurat na Facebooku nie bywam, ale moje dziewczyny bywają, no to mamy stuprocentowe, czy tam 99,9, to może ktoś się trafił niezadowolony, ale raczej mamy stuprocentowe głosy, jaka to jest fajna impreza. I takie głosy bardzo sobie cenię, bo ludziom się generalnie nie chce wchodzić, żeby napisać coś sympatycznego, no bo znów wracam do tego, bo po co by mieli? Zrobili coś, było fajnie, a teraz idą zajmować się swoimi sprawami. Więc ja jestem z tej jednej linii bardzo zadowolony. To jest dla mnie niesamowita, naprawdę niesamowity kop energetyczny na kilka tygodni. Jest to ciężka tyrka, bo ja tam latam z megafonem, kibicuję ludziom, sam się tam przebiegnę, ale kibicuję ludziom. Tam przychodzą zaproszeni nasi lekkoatleci, bo naszymi ambasadorami są Asia Jóźwik, której dzisiaj się niestety nie powiodło w półfinale 800 metrów w Była Tokio. Była piąta, tak? W swojej serii. Nie awansowała do finału niestety. Marcin Lewandowski jest też naszym ambasadorem. I wiecie co, taką najlepszą recenzję tego, co my robimy, właśnie kiedy, i oni sobie też czasami biegną w seriach tych jednomilowych. No to jest fajna sprawa, powiedz sobie z Marcinem Lewandowskim 1000 na 1609 metrów i Lew wybiegnie sobie w twoim tempie, bo specjalnie mu się nie spieszy i jeszcze go wyograsz na końcu. Natomiast Lewy, który jest moim bardzo dobrym kumplem, podszedł do mnie po którejś z tych jednych mil i powiedział mi tak, wiesz co, ja poza zawodami diamentowej ligi nigdy nie byłem na tak dobrze zorganizowanych zawodach lekkoatletycznych. No co było dla nas było ogromnym komplementem, bo przecież no, nie mamy nawet ćwierć budżetu jakiejkolwiek imprezy lekkoatletycznej, ale jemu się podobało to, jaka tu jest atmosfera, jak to jest zorganizowane, że jak jest, my tam w sumie organizujemy, no nie wiem, blisko 80 serii rozmaitych, bardzo dużo, no bo startują dzieciaczki, startują starsi i tak dalej, potem sztafety. Mam pewną teorię na ten temat, no. Dlaczego on powiedział, że to jest tak dobrze zorganizowana impreza albo jedna z najlepiej w ogóle. Bo pewnie u was się nie kręcą żadni działacze. Słuchaj, muszę ci powiedzieć rzeczywiście, że my nawet mamy rangę Mistrzostw Polski Amatorów nadaną nam przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Musieliśmy sobie kupić tę pieczęć, żeby móc korzystać z tego miana, że jesteśmy Mistrzostwami Polski, ale chcieliśmy tak to zrobić, żeby ludzie mieli dodatkowo poczucie, że rzeczywiście są mistrzami Polski w czymś. Natomiast prawdą jest, że od kilku lat, od kiedy organizujemy tę imprezę, dzwonię za każdym razem do Pezla i mówię, chłopaki, fajnie, ale może byście wpadli w końcu na tę imprezę, choćby żeby nagrody wręczyć, na koniec ten medal, uścisnąć rękę mistrzowi Polski, no bo tak trochę nie wypada. No daj, jest ta impreza w kalendarzu Pezla wpisana, w związku z tym, że nam nadali tę rangę, a nikt nigdy z Pezla do nas nie przyszedł. No ale jakoś tak... Zawsze im nie po drodze. Nie, tylko dodam, przepraszam cię, Ryszard, dodam, że jeżeli ktoś nie widział
Nie był, to można na YouTubie znaleźć kanał jednej mili i tam są nagrania. Są filmy, są, jest wszystko. Zapraszam, są jeszcze miejsca, we wrześniu będziemy, chyba 11 września w Warszawie, a koniec września na Golęcinie w Poznaniu. Naprawdę zacne imprezy. Wiem, co mówię, bo w kilku uczestniczyłem. To ja wszystkich zapraszam do obejrzenia, bo tam bardzo mało wyświetleń, jest widać, że zainteresowanie z zewnątrz, może nie z tej, sfery, jest chyba mniejsze. Mogę... Ja no jest. No, lekka atletyka nigdy nie będzie nawet w ułamku tak popularna jak piłka nożna. I nigdy nie będzie tak popularna jak siatkówka czy żużel, ale może to się zmieni. No tak, to, co dzisiaj zrobiły dziewczyny i chłopaki, na pewno jest ku temu fantastycznym krokiem. Jestem naprawdę z nich bardzo dumny, jestem bardzo szczęśliwy, że im się udało. Przyznam wam się, że ja na Igrzyskach Olimpijskich najbardziej lubię oglądać lekką. To jest dla mnie, to jest królowa sportu, nie tylko z nazwy. No właśnie chciałem tak jeszcze tylko powiedzieć, że nawet w piłce nożnej ta lekka atletyka zdecydowanie bardzo się przydaje, no bo choćby samo bieganie, sprinty, trzeba być takim lekkoatletą w tym sporcie. I to jest no właśnie pewnie. Też ciekawe, że piłka nożna jednak dominuje jakby swój matecznik, można by tak powiedzieć, sportowy. No poza tym jest to, no słuchajcie, no bardzo wielu sportowców różnych dyscyplin, także piłkarzy wzięło się z lekkiej. Nasi, powiedziałbym, że ci piłkarze, którzy najładniej biegają na boisku, to w przeszłości widać, że uprawiali trochę lekkiej, bo nauczyli się dobrze biegać w ładny sposób. W ogóle, no tak jak mówię, no jedna chyba najbardziej egalitarna dyscyplina sportu, bo potrzebujesz, czego potrzebujesz? No potrzebujesz spodenek, koszulki i butów, a jak nie masz butów, jakieś mogą być najprostsze buty nawet z tego, z całym szacunkiem Lidla, no, bo tam też są sprzedawane i już możesz iść pobiegać i już tak. Się możesz iść poruszać. Nie, nawet... Niekoniecznie trzeba bić rekordy, ale... I niekoniecznie też trzeba mieć dwie nogi. Niekoniecznie też trzeba mieć dwie nogi, co udowadniają doskonale tak. Paraolimpijczycy. To prawda, też. Właśnie a propos obecnych Igrzysk Olimpijskich, tu mamy takie zapisane pytanie, o którym wcześniej myśleliśmy, bo to jak... mieliśmy się spotkać, no to jeszcze nie było tych medali. Gdzie przewidujesz te medale jeszcze? Oprócz siatkówki oczywiście, no bo tam chyba liczymy na to, że chłopaki w końcu coś osiągną wielkiego. Czy medal siatkarzy będzie generalnie, wydaje mi się, determinował nasze patrzenie na te igrzyska. Jak patrzę, jak słucham tego, co mówią, co piszą kibice, co piszą media, to ten medal siatkarski będzie dla nas takim, jego zdobycie lub jego brak będzie determinował późniejszą narrację. W sensie sukces, znaczy, wiadomo, że jeżeli nie zdoby... Oczywiście, bo czy odnieśliśmy sukces na igrzyskach jako cała reprezentacja, czy nie? No myślę, że w tym momencie, już po tym dzisiejszym złotym medalu naszych chłopaków i dziewczyn, troszeczkę będzie lżej całej tej ekipie, która czasem trudno sobie, czasem albo wręcz nie radzi sobie z krytyką kibiców. Krytyka kibic, krytyka nie jest niczym złym, natomiast ten hejt, który czasami się wylewa, należy umieć oddzielić i niestety no niektórzy nie zasłużyli na to, żeby móc korzystać z internetu. Ten złoty medal na pewno pomoże następnym, pomoże przede wszystkim lekkoatletom. Impreza, atmosfera w wiosce olimpijskiej bardzo się poprawi. To doda mnóstwo pewności siebie, chociażby naszym dziewczynom ze sztafety 4x400. Ja akurat uważam, że Justyna, Iga, Natalia, Małgosia jeszcze mogą spokojnie jeden medal stąd przywieźć i wcale nie uważam, że to nie musi być wcale złoty drugi medal, bo po prostu w sztafety mamy rozkminioną znakomicie, a w sztafetach nie są ważne, znaczy inaczej, nie są wyłącznie ważne czasy indywidualne, ale również to, jakie robisz zmiany, jak potrafisz sobie przekazać pałeczkę, a my tutaj rzeczywiście mamy to, no po prostu to jest ćwiczone przez nasze dziewczyny bardzo, bardzo dobrze. Ale wracając do siatkarzy, no myślę, że zdobycie przez chłopaków medalu, najlepiej medalu złotego, już sprawi, że te igrzyska, nawet jeżeli nie zdobędziemy wielu medali, a uważam, że nie zdobędziemy ich wielu, no będą, jakby dużo rzeczy będzie wybaczonych całej reprezentacji. Jako polska reprezentacja olimpijska, oczywiście potem zacznie się rozliczanie,
w poszczególnych związkach, a dlaczego tu było tak źle, a dlaczego tu się nie udało, a dlaczego tak, a dlaczego śmak. Znowu Natomiast ci działacze będą musieli się wykazać. Znowu będą się musieli wykazać działacze. No, działacze, wiecie, że ostatnio dostałem propozycję, czy nie chciałbym zostać, czy nie chciałbym kandydować na prezesa Federacji Sportów Nieolimpijskich. Poważnie? Tak, a jakie poważnie. to są sporty nieolimpijskie? No nie wiem, no, wszystkie sporty, które nie są sportami olimpijskimi. Ale Czyli teraz nawet jazda na deskorolce jest już sportem olimpijskim. No właśnie o to ale chodzi. Są takie, ale ja nie wiem, co tam jest. Na przykład tam są prawdopodobnie właśnie warcaby. Czy, nie wiem, czy tam jest żużel. Tylko na moje pytanie, no dobrze, a co miałby robić taki prezes Federacji Sportów Nieolimpijskich? No i tutaj już było trudniej z odpowiedzią, no bo jak rozumiem, każda z tych federacji, z tych sportów nieolimpijskich ma swoją federację, prawda? Znaczy jakiś związek. A to, że one się zrzeszają w jakiejś tam federacji, to tak naprawdę to jest jakaś tylko taka przykrywka, taki parasol. Niekoniecznie to ma znaczenie. No nie dowiedziałem się. A to tak mówię tylko tak w charakterze dygresji, bo nie dowiedziałem się. Myślę, frisbee tam musi być jako taki sport olimpijski. No pewnie tam się znajdzie, tam jest kilkadziesiąt chyba takich sportów. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie No pamiętam. sęk w tym, że właśnie dzisiaj coraz trudniej znaleźć coś, co nie jest sportem olimpijskim, przynajmniej moim To zdaniem. prawda. No to właśnie prawda, dlatego no ale zadałem to żużel, pytanie. zobaczcie, no poważny w Polsce sport, jakim jest żużel, i jego na przykład na igrzyskach nie ma. No tutaj pewnie No tak, moglibyśmy druga chyba najlepsza pochwalić. liga na świecie. Tak jest. Wczoraj Polacy dwaj zajęli pierwsze dwa miejsca podczas Grand Prix na żużlu we Wrocławiu. No ale Więc Max. to pewnie to wynika z tego, że to tak jak mówi Wojciech Kowalczyk, że ten sport uprawia 8 krajów na krzyż, czy tam ile, i pewnie dlatego to tak jest. Ojej, no ale to już To jest takie, samo że tutaj nie Anglicy mówią przesadzałem, o ale siatkówce. pewnie tak, ale to zawsze ci, którym się nie udaje, albo ci, którym się, no to zawsze gdzieś tak znajdziemy, słuchajcie, takie dyscypliny sportu, no to nie wiem, Krykiet. a w tenisie stołowym 32 medale na 37 złotych ostatnich zdobyli Chińczycy, no i co, czy Chińczycy z tego powodu robią sobie wyrzuty? Nie, chyba, absolutnie. no, a ja właśnie wydaje mi się, że oni czasami sobie wręcz robią takie wyrzuty, że o rany, znowu jesteśmy najlepsi, a niektórzy nasi importowani Chińczycy to jeszcze pomagają innym reprezentacjom. Tak, No ale tak właśnie to chciałem jest. to powiedzieć. Nikt nikomu nie zabrania uprawiać tenisa stołowego, tak jak nikt nikomu nie zabrania uprawiać żużla. No To może dlaczego my powinniśmy importować takiego zmarzlika na przykład do kraju, który nie, znaczy eksportować go powinniśmy, do kraju, który nie uprawia żużlu, i niech tam się zacznie rewolucja i wtedy proszę bardzo. Ale po co? I ten zmarzlik zacznie wygrywać na rzecz jakiegoś innego kraju. Nie, no takie żarty. Nie, w ogóle nie przyjmuję tego argumentu Kowala. Dla mnie to są takie niepotrzebne bzdury. Pewnie są dyscypliny sportu uprawiane przez większą liczbę ludzi i większą liczbę krajów, a są takie, które mniejszą. No nie wiem, skoki narciarskie podobnie byście powiedzieli. Ale no to już, no mój Boże, no jest tak, jak jest. Nie będę z tego powodu się samobiczował i uważał, że taki czy inny medal jest mniej warty niż Pewnie. inne. Ja mam generalnie bardzo dużo szacunku do sportowców. Jestem daleki od tego, żeby ich biczować, piętnować za to, że jednemu, drugiemu, trzeciemu nie udało się zdobyć medalu czy zająć wysokiego miejsca, bo to może powiedzieć tylko kibic w kapciach albo taki, który się interesuje sportem raz na 4 lata, jak są Igrzyska Olimpijskie, no teraz akurat raz na 5 lat mamy sytuację. Pojechanie na te Igrzyska Olimpijskie to jest otrzymanie nominacji. To już nie jest tak, że ci sportowcy ją dostają w chipsach, znajdują nominację albo dostają na zaproszenie. No nie. No, w zdecydowanej większości trzeba było zdobyć kwalifikację olimpijską, ergo pokonać jednego, drugiego, trzeciego rywala albo zająć bardzo wysokie miejsce na zawodach, no bo już żadnej też federacji na świecie nie stać na to, żeby wysyłać właśnie sportowców, w cudzysłowie turystów, żeby się tylko przyjechali i zaliczyli występ olimpijski. Ostatnio przeczytałem, że o naszych szpadziskach, które miały szansę na medal w drużynie, nie zdobyły go, bo przegrały pierwsze spotkanie z Estonią. Zresztą późniejsze Estonki potem zdobyły złoty medal w tej szpadzie. I to był mecz od razu ćwierćfinałowy. I już się zaczęło. Co to jest? Pojechały, nawet jednego meczu nie wygrały, a wygrałyby jeden mecz i byłyby w strefie medalowej. No byłyby w strefie medalowej, rzeczywiście. I rzeczywiście na igrzyska zostało dopuszczonych tylko 8 reprezentacji,
ale żeby się znaleźć w tej ósemce, to trzeba było przebrnąć przez kwalifikacje. Na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy startuje, nie no, chyba na Mistrzostwach Świata, na Europy to bym przesadził, startują chyba 32 drużyny, było ostatnio. No i trzeba było jednak być bardzo, bardzo wysoko i nasze dziewczyny tam były, żeby walczyć kwalifikację olimpijską. A oczywiście same igrzyska, no to już jest 8 najlepszych ekip, no najlepszych z najlepszych. Daję ten przykład tej szpady dziewczyn, żeby pokazać tym wszystkim kibicom, którzy tak bardzo lubią się wyzłośliwiać nad brakami sukcesów naszych sportowców, które były, no były, no. Myślę, że wszystkim byśmy takie mniejsze lub większe wpadki znaleźli. No, zaraz dostanę kontrargument, ale nam się zdarzają trochę częściej niż innym. Nie wiem, czy nam się zdarzają częściej. Rzeczywiście prawda taka, że jak miały być jakieś niespodzianki z naszym udziałem, to raczej były to niespodzianki mniej przyjemne niż przyjemne. No ale no, co zrobić? No, czy tam na te igrzyska naprawdę nie pojechał nikt za darmo i przeciwnicy mają dokładnie taki sam cel jak Polacy, to znaczy ograć tego Polaka, tak jak Polak czy Polka chce ograć z tego swojego rywala. Ja wszystkich sportowców bardzo szanuję, bo sam uprawiam sport i wiem, ile naprawdę trzeba włożyć tytanicznego wysiłku, żeby dostać się, nie, ja nie wiem, jak to jest dostać się na ich poziom, bo nigdy nie uprawiałem tego sportu aż na takim pułapie, ale wiem, ile ja muszę włożyć wysiłku, żeby mieć swoje efekty i jak dużo mi jeszcze brakuje, a uprawiałem kilka dyscyplin sportu i wiem, jak dużo by mi brakowało, żeby pojechać na takie igrzyska i bardzo ich szanuję. No to jeżeli kwalifikacje są tak trudne i masz tego pełną świadomość, to nie uważasz, że i broń Boże nie chcę wchodzić w politykę, to na tle czysto sportowym, nie uważasz, że dopuszczanie osób transpłciowych do zawodów troszeczkę dyskredytuje no przede wszystkim kobiety, no bo to dopuszcza się transpłciowe kobiety właśnie do zawodów. Czy to w koszykówce, no, w koszykówce trójek, nie wiem czy widziałeś Chińczyków, chińską drużynę, tam byli panowie po prostu, to nikt tam się raczej nie ujawniał i nie przychodził z żadnych operacji, to byli po prostu mężczyźni w pełni, którzy zostali, nie wiem, czy to była kwestia poziomu testosteronu, czy nie, ale głównie chodziło mi o kobietę, kobietę, która podnosi ciężary. No nie, to tego, tak, no jest Nowozelandka, ona chyba nazywa się Laurel Hobart, mhm. Która jeszcze kilka lat temu miała na imię Gavin i była nowozelandzkim juniorem, zresztą z sukcesami tam w zawodach rangi chyba Mistrzostw Oceanii czy Azji, nie wiem gdzie ona startowała, czy Nowa Zelandia była wtedy częścią tej azjatyckiej. Czytałem, nie pamiętam już. No ja też nie pamiętam. No nieważne. Tak, no dla mnie jest to bardzo oczywiście kontrowersyjne i spór byłby pewnie długi i każdy ma swoje zdanie na ten temat. Tak jak z dopuszczeniem semeni do zawodów na 800 metrów, prawda? Tak. Dziewczyny 4 lata temu, 5 lat temu w Rio na 800 metrów Asia Jóźwik zajęła piąte miejsce, a ja mam takie poczucie i Aśka na pewno też ma to poczucie, nie będzie o tym mówiła głośno, a czasami chyba to przebija z jej wypowiedzi, że zajęła drugie miejsce wśród kobiet, bo całe podium zajęły, tam była dziewczyna z Burundi, Kenijka i właśnie Semenia z RPA. Tak. Tutaj mamy oczywiście jeszcze inny przypadek, prawda? To nie są osoby transpłciowe. Natomiast no co z tą Nowozelandką? No ja mam z tym kłopot i wyobrażam sobie, że akurat mówimy jeszcze w ogóle o takiej bardzo dziwnej dyscyplinie sportu, jaką jest podnoszenie ciężarów, bardzo brudna dyscyplina sportu, której tych dopingowiczów jest całe mnóstwo. Raz za razem ktoś jest łapany. No taka też specyfika tego sportu, że dość prosto sobie podbić pewne jakieś tam parametry siłowe poprzez dawkowany doping. Na pewno nie jest to mimo wszystko równe, to nie są równe szanse. To między Laurel Hobart a pozostałymi kobietami, tak, które nawet będą pomimo jej wieku, to jej statystyki wyraźnie mówią, że jest w czołówce, prawda? I ma szansę na medal. Tak. No nie wiem, jakoś mi to zgrzyta, nie,
nie podoba mi się to. No a z drugiej strony, ale obrońcy jej praw zapytają, no to gdzie ona ma startować w takim razie? Nie jest już mężczyzną, a skoro nie jest kobietą, wedle mojego rozumienia, tak jak ja chciałbym to rozumieć z punktu widzenia sportu, to kim jest? No to znowu zadajemy, to wchodzimy w bardzo dużą w etykę i filozofię, kim jest w takim razie Laurel Hobart? Czy powinno się dla niej stworzyć zawody dla trzeciej płci? No właśnie. No, właśnie no też nie. Się nad tym zastanawiałem, no. Czy taka trzecia kategoria nie byłaby rozwiązaniem, ale to i tak nie ma sensu, no bo gdyby osoby transpłciowe tylko startowały w tej kategorii i mielibyśmy mielibyśmy zdecydowaną przewagę transpłciowych kobiet, bo transpłciowych mężczyzn startujących w zawodach jest no, chyba na palcach jednej ręki można policzyć. I tak ci mężczyźni dzisiejsi by wygrywali te zawody i tak, że kobiety nie miałyby tam szans żadnych. Nie, no w ogóle uważam, że znowu dochodzimy do bardzo filozoficznego zagadnienia, dlaczego niby te osoby transpłciowe miały być tak wskazywane palcem i dlaczego tworzyć dla nich trzecią płeć. Czy te osoby nie chcą żyć normalnie, w zgodzie ze swoim ciałem i zgodnie z tym, co myślą i jak się czują? I dlaczego mielibyśmy je piętnować, stygmatyzować, tworząc zawody dla trzeciej płci? Przecież oni nie chcą być traktowani jako... Pani Laurel Hobart nie chce być traktowana jako nie do końca kobieta, a już nie mężczyzna. No tak, no chce być traktowana jako kobieta. Jak ktoś się czuje kobietą, to chce właśnie startować z kobietami. No właśnie. Więc jest to na pewno bardzo delikatne zagadnienie, bardzo delikatna kwestia. Bardzo chętnie w ogóle poznałbym opinie i poczytał na ten temat ludzi i poznałbym zdanie ludzi ode mnie mądrzejszych, także etyków, także filozofów. Niekoniecznie tylko lekarzy, bo tutaj mniej więcej wiem, ale co na ten temat sądzą takowi, o których mówiłem. Ciężki temat, zdecydowanie ciężki temat i też się zastanawiałem nad tym bardzo długo, bo krzywdzi to jednak kobiety. Ich sport i mam wrażenie, że jeszcze trochę tego kobiecego sportu może nie być, jeżeli będziemy szli tym tropem. I nie chcę umniejszać osobom transpłciowym, oczywiście, że nie, bo tak jak sam powiedziałeś, powinny znaleźć swoje miejsce w sporcie i żeby nikt ich nie wytykał palcem, ale jednak troszeczkę to przytłoczy rywalizację kobiet. Ale na pewno, zwłaszcza w dyscyplinach sportu, takich jak podnoszenie ciężarów, czy jak bieganie, czyli w dyscyplinach sportu, gdzie ważnym elementem, a może najważniejszym elementem jest odpowiednio siła, moc, wytrzymałość i szybkość, prawda, w bieganiu, gdzie jednak no, czysta fizjologia wskazuje, że mężczyźni są mocniejsi od kobiet. No po prostu tak jesteśmy zbudowani. W związku z tym rzeczywiście stuprocentowe kobiety no, mogą się czuć od razu na przegranej pozycji, nawet jeżeli, jak rozumiem, pani Hobart jest obniżany w sposób sztuczny, testosteron i tak dalej, no bo to się już zdarzyło pewnie na etapie właśnie przeprowadzonej operacji, pewnie dalej jest to obniżane, no bo tak ona też chce żyć, prawda? No nie chce być mężczyzną, chce być kobietą i ma do tego pełne prawo. Ciężka kwestia, naprawdę bardzo trudny temat i na pewno nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Uwierzcie mi, że ci, którzy dopuścili rolę Hobart, w takim układzie, startu, bo więcej nic mądrzejszego już nie powiemy chyba. Oczywiście, też na pewno brali pod uwagę wszystkie za i przeciw, to nie było dla nich też takie podjęcie, jak rzucenie kostką czy pstryknięcie palcem. Dokładnie. A ja chciałem wrócić jeszcze do tego tematu deskorolki, chociaż pośrednio, no bo wiadomo, skateboarding pojawił się na tych igrzyskach jako dyscyplina olimpijska i coraz więcej podejrzewam będzie takich właśnie rzeczy, dyscyplin, które mają zwrócić uwagę młodszej widowni, żeby ich zachęcić raz, że do uprawiania sportu, a dwa, że w ogóle zachęcić ich do oglądania igrzysk. I też pamiętam, że parę lat temu pojawiła się kwestia e-sportu na igrzyskach olimpijskich. No i pytanie brzmi, czy to ma rację bytu, twoim zdaniem? Ja jestem już na to za stary. Ja jestem, zawsze to powtarzam, ja już jestem dziadersem. Ja wolałem Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar UEFA w piłce nożnej. Żadne Ligi Mistrzów, żadne konfederacje, usia, siusia.
Tak samo jestem tradycjonalistą, jeśli chodzi o dyscypliny olimpijskie. Deskorolka mnie nie interesuje na igrzyskach, nie oglądam. BMX-y obejrzałem przez chwilę. No fajnie to się ogląda, jak się ścigają na torze, ale też nie będę się nad tym jakoś za długo pochylał. Nie znam tych sportowców i tych ludzi i już też nie mam specjalnie czasu, żeby ich poznawać. E-sport tym bardziej nie będzie w jakąś w sferze moich zainteresowań, już pewnie wtedy będę, ale nie mam wątpliwości, że wcześniej czy później może to nastąpić. Chyba że federacje e-sportowe staną się na tyle potężne, że wcale nie będą chciały dopuścić swojego e-sportu jakichś tam gier na Igrzyska Olimpijskie jako takie, tylko zorganizują swoje Igrzyska Olimpijskie i będą broniły swoich najlepszych e-sportowców przed tym, żeby jechali na igrzyska, organizując im swoje imprezy. Trochę jak to ma miejsce, zauważcie, z piłkarzami. Piłkarze najlepsi nie jadą na igrzyska. Kluby i FIFA i UEFA stanowczo bronią swoich interesów. Nie chcą, żeby ten turniej piłkarski był turniejem drużyn tych najlepszych, zawodowych, dorosłych. No bo byłaby to wtedy no, trochę powtórka z Mistrzostw Świata, prawda? Tak, to się zgadza. Kobiety, ale... kobiety grają najlepsze. No, mamy Megan Rapinoe, mamy Morgan, mamy Fifianę Midema, mamy wszystkie najlepsze reprezentacje świata, ale wśród mężczyzn w piłce nożnej tak nie jest. I w kilku innych dyscyplinach Daniego też Alvesa tak moglibyśmy wskazać. No, Dani Alves już tylko dlatego, że ma 35 lat plus, czy 36, pojechał do Brazylii, gra w lokalnej lidze i tylko dlatego pojechał na. No to prawda, ale pytam te o ten e-sport, Hiszpanie bo... są najbliżsi. Hiszpanie, bo no jest tam taki przepis, że hiszpańska federacja, hiszpańskie kluby nie mogą nie zezwolić swoim piłkarzom, ale też tylko do tego 21 roku życia plus trzech starszych, żeby nie pojechali na Igrzyska Olimpijskie. No ja pytam o ten e-sport, dlatego że właśnie to mogą być takie naczynia połączone, to znaczy federacje e-sportowe, czy też bardziej drużyny, które skupiają swoich graczy, dywizje, mogą chcieć mieć właśnie złotych medalistów, bo to zawsze jest prestiż, zwłaszcza na tych prawdziwych igrzyskach, a nie stworzonych przez federacje sportowe. A z drugiej strony też myślę, że w przyszłości jednak igrzyska będą potrzebować, nie oszukujmy się, właśnie takich dyscyplin, żeby przyciągnąć tego młodego widza. To jest smutne. Bardzo ale... możliwe, bardzo jak najbardziej biorę to pod uwagę. Tak jak, nie wiem, 15 lat temu nikomu nie przeszłoby nam myśl, że płyty DVD przestaną mieć rację bytu, bo nagle serwisy streamingowe staną się tak popularne, że za chwileczkę kanały telewizyjne nie będą miały racji bytu, bo znów serwisy streamingowe biorą górę i też zaczynają kupować prawa telewizyjne. Być może za kolejnych 15 lat okaże się, że Igrzyska Olimpijskie będą wyglądały inaczej. No może za 15 lat jeszcze nie, bo jednak każda dyscyplina jest wprowadzana z jakimś tam odpowiednim wyprzedzeniem. No ale dzisiaj mamy już wspinaczkę skałkową, bardzo zresztą efektowną dyscyplinę. Mamy koszykówkę 3x3, bardzo efektowna dyscyplina. Mamy ten skateboard. Za chwilę będą wprowadzane inne dyscypliny, tylko wiecie, kosztem dyscyplin, które już są, bo tego kalendarza Igrzysk Olimpijskich nie da się też rozepchać do maksimum. To nagle nie stanie się impreza dwa razy większa, więc pewne dyscypliny będą wypadały z kalendarza i sądzę, że to może spotkać najszybciej właśnie takie dyscypliny bardzo skażone dopingiem, jak podnoszenie ciężarów, albo tak nieczytelne dla widza jak boks. I to nie dlatego, że boks nie jest czytelną dyscypliną, tylko sędziowanie w boksie to jest jakaś totalna porażka. Albo na przykład takie dyscypliny jak, nie wiem, taekwondo, które dla przeciętnego widza jest bardzo mało czytelne, za co tak naprawdę tam są punkty i o co tutaj chodzi. Nawet z najlepszym komentatorem, który to jakby objaśnia, to nadal nie jest sport bardzo czytelny. Czy szermierka, bo szermierka też nie jest bardzo, bardzo telewizyjna, szermierze sami o tym trochę mówią. No a będą wchodziły dyscypliny, które będą oglądane no, przez młodych albo jeszcze młodszych. Ja nie wiem, czy to nie jest droga donikąd. No, to będzie taka, to jest, wiesz, to, wiecie, to jest taka trochę walka o widza, to tak jak słyszę, że będziemy mieli zaraz mecze piłkarskie skracane do, już nie będziemy grali na połowy, tylko na kwarty.
I będzie czas wstrzymywany jeszcze w trakcie, czas tak? Czas wstrzymywany w trakcie, a to z jednej strony, żeby reklamodawcy mogliby się przy tym zareklamować, a z drugiej strony, żeby ten młody widz się nie znudził, nie zmęczył, że to aż trwa 45 minut i o Jezu, jakie nudy. No, jak mówię, ale jestem kiepskim nadawcą tego pytania, czy odbiorcą tego pytania, dlatego że jestem dziadercem i dla mnie, ja wychodzę ze starego założenia z internetu, kiedyś to było. No rozumiem. No, ja też nie ukrywam, że ten e-sport jednak trochę śledzę i trochę w nim siedzę też, oprócz tradycyjnego sportu. I widzę, jakie tam są pieniądze i to też może mieć kolosalny wpływ. A właśnie jak już jesteśmy przy tych grach komputerowych, to tylko żeby tutaj klamrę jakąś tam założyć. Ostatnio gdzieś tam pojawiła się w sieci plotka na temat zmiany warty w FIFA. Pojawiło się też twoje nazwisko. Nie komentuję. Nie komentujesz. Nie komentujesz. Padł pierwszy pomidor. Tak. W porządku, okej. Okay. Dobra, no to... Zabrzmiało bardzo dwuznacznie, ale to nawet fajnie, że tak zabrzmiało. No i właśnie, o to chodziło. Bardzo dobra odpowiedź. No dobrze, to wracamy na chwilę do kanału sportowego. Może nie do końca, ale chcę zapytać o mój pierwszy raz, o ten format, który prowadzisz. I no, reżyserowałeś parę rzeczy w swoim życiu i nieraz wspomniałeś, że wolisz produkować, że wolisz mieć realny wpływ na produkcję. I mam pytanie, czy któryś z twoich kolegów z zarządu, z założycieli kanału sportowego odnalazłby się w tej roli, w sensie prowadzącego program Mój Pierwszy Raz? Czy to jest kwestia tego, że jesteś najbardziej empatyczny i najlepiej rozumiesz ludzi? Nie wiem, dobre pytanie. Nie zadawałem go sobie nigdy, bo też to był program wymyślony od A do Z, łącznie z jakby całym entourażem tego programu przeze mnie. To jest coś, co jest takie moje oczko w głowie. Nie jest najbardziej oglądanym programem na kanale sportowym, bo nie może być, bo takie rzeczy... Przepraszam, wtrącę, ale moim skromnym zdaniem jest najbardziej wartościowym. Dziękuję, ja też go bardzo, ja też uważam, że niesie za sobą bardzo dużo wartości i wiem też, że nie, no ludzie do mnie piszą o tym programie, na Instagramie chociażby piszą do mnie wiadomości, że to było coś jeden, drugi, trzeci, czwarty, że to były super odcinki, fajne odcinki. Piszą do mnie sportowcy na przykład, mogę wam powiedzieć, to śmieszne, w ten sposób poznałem się z naszą medalistką tutaj z Tokio, z Agnieszką Kobus Zawojską, która do mnie napisała na Instagramie kilka miesięcy temu po obejrzeniu jednego z odcinków, już nie pamiętam z kim, albo z Werą Nowakowską, albo chyba z Werą, tak. I napisała do mnie, że to jest świetny odcinek, że spędziła z nim właśnie trening na słuchawkach i teraz musi nadrobić inny, bo nigdy nie widziała czegoś tak prawdziwego i tyle się mogła dowiedzieć. No i to jest dla mnie właśnie ta wartość. Ja wolę dostać taką jedną wiadomość od ludzi, którzy widzę, że naprawdę, że to dla nich coś znaczy. Dla mnie te rozmowy też bardzo dużo znaczą. Uważam, że nie wiem, no może będę teraz brzmiał jak jakiś dziaders albo jak jakiś oderwany od rzeczywistości typ, ale kiedy myślałem o tym formacie mój pierwszy raz, to myślałem o tym właśnie, żeby troszkę przyzwyczaić społeczność YouTube'ową, tych pewnie w większości młodych ludzi, którzy korzystają z YouTube'a i trochę ich w cudzysłowie wychować i dać im takich trochę treści trochę bardziej wartościowych niż jakieś tam kilkuminutowe filmy, które też mają swoją wartość, żeby nie było, ale no tutaj już trzeba poświęcić trochę więcej czasu, trochę więcej uwagi, ale też moją taką ambicją było oddanie głosu tym ludziom, najczęściej tym sportowcom z takich dyscyplin też, którzy nie mają zbyt wielu okazji do tego, żeby się zaprezentować swoim kibicom albo właśnie tym ludziom, którzy ich oglądali tylko raz na jakiś czas przy okazji Igrzysk Olimpijskich. I akurat ta rozmowa z Werą Nowakowską, z Weroniką Nowakowską, myślę, jest tego najlepszym przykładem. Ja w ogóle uważam, że to jest chyba, nie wiem, no na pewno jeden z takich, cały czas mam ten odcinek w głowie, bo on cały czas bardzo we mnie głęboko jest. Z Magdą Fularczyk, właśnie z Weroniką Nowakowską, z tymi dziewczynami, które bardzo, bardzo się otworzyły podczas tych rozmów
i mówiły, zresztą Weronika bardzo dużo mówiła o tym takim hejcie, który ją dotknął podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang w 2018 roku, no to były rozmowy, które we mnie zostały mocno, ale wiem też, że w ludziach bardzo mocno zostały, bo to takie rozmowy, które może nie jakimś bardzo szerokim echem, bo nie miały prawa takim być, bo jak mówię, nie są to najbardziej oglądane programy na YouTubie, na YouTubie w ogóle, a na kanale sportowym też nie. Natomiast no, to jest coś takiego, czego ja się nigdy nie pozbędę, nie wyrzeknę, nawet jeśli są programy, powiedziałbym, misyjne, a są programy, na których warto zarabiać. I ten program, jeśli chodzi o kanał sportowy, jest absolutnie programem misyjnym. Ja go lubię robić. To jest rzecz, którą chyba najbardziej lubię robić na kanale sportowym. Mam nadzieję, że będziesz to kontynuował, bo ja staram się oglądać każdy odcinek. Pozwolę sobie wywrócić to zrozumienie, o którym wspomniałem, na drugą stronę. Możliwe, że się zabieram z motyką na słońce, a może nawet na uran, no ale zaryzykuję i mam nadzieję, że nie pójdziesz w pomidora. I też troszkę się odniosę osobiście, bo może będzie, to też mi tak łatwiej. Może zacznę od tego, że kilka lat temu lekarz zdiagnozował u mnie dystymię i ja może niekoniecznie się z tą diagnozą zgadzam, ale nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie o tym. Nie chwaliłem się tym oczywiście, w cudzysłowie mówiąc, nie chwaliłem, nie rozpowiadałem jakoś bardzo, tylko kilka osób tak naprawdę się dowiedziało. I pamiętam, że dwie czy trzy osoby mnie po prostu wyśmiały, nie zrozumiały, powiedziały, że jak to ty przecież ty jesteś taki szczęśliwy, zadowolony, taki śmieszek i tak dalej. Jak ty w ogóle możesz mówić o takich dolegliwościach? I mam pytanie, czy wobec twojej choroby ludzie byli, czy są empatyczni? Nie chodzi mi oczywiście o litość, a po prostu o zrozumienie. Na zasadzie człowiek sukcesu i tak mu się w życiu układa, a ono jakiejś depresji, czy może jednak jest to zrozumienie? Zacznijmy od tego, że nie bardzo chcę o tym mówić, nie dlatego, że nie lubię o tym mówić. Nie dlatego, że nie lubię o tym mówić, czy że nie chcę o tym mówić, tylko dlatego, że uważam, że nie chciałbym, zrozumcie mnie dobrze, nie chciałbym być twarzą depresji w znaczeniu, o, ten pan przeszedł depresję, to teraz będzie wszędzie się na ten temat wypowiadał, bo jest od tego, bo jest ekspertem. Ja nie jestem żadnym ekspertem. Ja przez to przechodziłem. To jest coś, co się tak naprawdę nigdy nie kończy. Ja znowu jestem w tej chwili na lekach, bo znowu miałem gorszy okres i to jest jakby, myślę, że to jest takie, nie wiem, pewnie jakaś immanentna część już mnie i będzie mi to towarzyszyło, będę musiał zawsze siebie już do końca życia obserwować i pewnie jest to związane z moją po prostu wrażliwością jakąś. Pewnie wrażliwcy mają w tym względzie trochę łatwiej, są bardziej na to jakby pewnie, no nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć. Może łatwiej ich to dotyka, ale i dlatego nie chciałbym, wiecie, dostawałem kilka tak absurdalnych zaproszeń do jakichś telewizji śniadaniowych, że wszystkie absolutnie odrzucałem. Nie mam ochoty występować w takiej roli i teraz robić sobie na tym, mówiąc brzydko, nazwiska. W ogóle mi na tym nie zależy. Natomiast kiedy ktoś mnie pyta, albo kiedy ktoś mnie pisze do mnie prywatne wiadomości, to ja zawsze odpowiadam, zawsze. Zawsze i staram się, może nie tyle pomóc, bo jak mówię, ja nie jestem lekarzem i ja nie potrafię pomóc i zdiagnozować, ja już zwłaszcza nie będę się angażował w pomóc komukolwiek, bo ja nie mam ku temu narzędzi. Natomiast jeżeli to było pytanie, co ja robiłem, jak ja sobie pomogłem te pierwsze kroki, to zawsze odpowiadam. Więc teraz wracając do twojego pytania, które było, przypomnij mi. Znaczy tylko... czy jak się odnosiło środowisko? Tak, ja nie chcę, właśnie nie chcieliśmy, żeby ta rozmowa przeprowadziła się tutaj w jakąś grupową terapię i wylewanie żali, tylko po prostu chodziło o to, żeby zahaczyć trochę o ten temat w sensie, w innym sensie niż zwykle jest to maglowane. Zaraz bym uciął ostrym nożem taką rozmowę, tak czy inaczej, natomiast mogę ci odpowiedzieć, jak to było. No oczywiście z jednej strony
takie moje najbliższe środowisko było bardzo zaskoczone, bo ja bardzo dobrze, to też mają ludzie najczęściej przechodzący takie stany, którzy chcą być bardzo obowiązkowi i tak bardzo macho, że ja sobie z tym sam poradzę i na pewno dam sobie radę, więc moje takie najbliższe środowisko i zawodowe, i tutaj rodzinne do pewnego momentu nawet nie wiedziało, że coś jest ze mną nie tak. Natomiast kiedy już ta sprawa stała się sprawą publiczną na skutek mojego wywiadu, czy wcześniejszego jakby takiego tweetu wsparcia dla mojego kumpla Marka Plawgi, po którym ja też tego nie widziałem wcześniej. Widzicie, to jest, każdy się dobrze ukrywa, każdy z nas, to w 99% to były reakcje jak najbardziej pozytywne i takie ze zrozumieniem. I być może właśnie to, co udało mi się osiągnąć w życiu, gdzie doszedłem, mam tego w pełni świadomość, że udało mi się dużo osiągnąć. Jestem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć zawodowo w życiu i prywatnie zwłaszcza. To jakby ten rozdźwięk między tym, a tym, że jednak zachorowałem, tym bardziej tak bił po oczach i dawał ludziom do myślenia, że to niekoniecznie trzeba mieć złą sytuację, nie wiem, finansową, materialną, życiową, żeby człowieka trzepnęło w taki sposób. Naturalnie znów wracam do tego, o czym mówiłem tam, nie wiem, już godzinę temu, że media społecznościowe to jest takie miejsce, gdzie czasem pojawi się jeden z drugim średnio inteligentnym typem, który stwierdzał, co ten Smakowski tam ludzie to, on ma, nie ma powodu do depresji, bo ludzie, którzy tam są na najniższej krajowej, to oni mają dopiero powody do depresji. No znaczy to takich ancymonów natychmiast banuję, nie chcę w ogóle, nie chcę ich zapraszać do swojego życia i na swoje media społecznościowe, mam ku temu prawo. I nawet nie chcę z nimi dyskutować. Oczywiście to jest przykre, ale nie przejmuję się tym, no bo nie będę nawet jemu tłumaczył, na czym rzecz polega. Więc to jest jakiś tam nieliczny odsetek takich osób, którym słowo empatia myli się prawdopodobnie ze słowem sympatia, bo nie rozumieją, co to znaczy. To jest bardzo, jak to się mówi, demokratyczna choroba w ogóle i nie każdy jest w stanie zrozumieć, że tak, to nie zależy totalnie od stanu portfela w ogóle albo statusu bardzo społecznego. Bardzo demokratyczna choroba, to prawda, bardzo. No właśnie chciałem tak zapytać cię o jedną rzecz, niekoniecznie związaną z samym tematem depresji, tylko o teledysk Corteza, bo ja tutaj mam w ogóle, na telefonie mi się wyświetla piękna podpowiedź, opublikowany 15 marca 2018 roku. Czy to było w trakcie, kiedy już wiedziałeś, co cię trapi? Czy już byłeś zdiagnozowany, kiedy ten teledysk wyszedł? Na pewno, na pewno. Bo na tym teledysku, jak tak dobrze się tobie przypatruję, to widzę właśnie taką ulgę, widzę spokojnie taką, można powiedzieć, dyspensę od tej depresji. Czy to był ten moment, kiedy już wiedziałeś właśnie, że coś ci dolega i poczułeś może właśnie taką ulgę, nie? No zresztą tytuł piosenki, Dobrze, że cię mam, przepraszam, obok żony leżysz, śpicie albo nie śpicie, czytasz książkę, to chyba jest najlepszy dowód, że gdzieś tam udało ci się w tym momencie jednak osiągnąć chociaż chwilowy taki spokój. Bardzo ładną analogię znalazłeś, niemniej nie ma ona nic wspólnego z prawdą. Szkoda, dałeś się nabrać. Szkoda, ale ładnie, ale mówię, no dla późniejszych historii aż szkoda, że szkoda ją psuć prawdą, prawda? Dla późniejszych dobrych historii, ale nie, to nie ma nic wspólnego z prawdą, to jest akurat opowieść o naszym, bo to jestem ja i moja Ada, wzięciu udziału w teledysku Corteza jest bardzo trywialna, banalna wręcz, mogę wam ją szybciutko opowiedzieć. Józek, czyli producent, wydawca muzyczny, wydawca także Corteza, znany mi, bardzo znana postać zresztą w świadku muzycznym od lat wielu, zadzwonił do mnie Józek, Paweł Jóźwicki i mówi, słuchaj, moja partnerka będzie kręciła teledysk Corteza, były takie piosenki, Dobrze, że cię mam i ona sobie wymyśliła, że ten teledysk będzie o takiej parze starszych ludzi,
którzy się kochają. I przyszliście mi do głowy ty za dom. Ja mówię, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Opowiedz mi na początku, coś ty powiedział? Para jakich ludzi? Nie, takich doświadczonych, wiesz, takich doświadczonych życiowo, wiesz. No i takie śmichy, chichy. Ja nawet nie znałem osobiście Corteza, kiedy zagraliśmy w tym teledysku. Poznaliśmy się jakiś czas później, ale tak tylko przelotnie, że tak powiem. I także to taka historia dotycząca tego teledysku. Nikt nie miał jakby z tamtej strony świadomości, przez co wtedy tam przechodzę. A lubicie ten teledysk? Nie mogę już na niego patrzeć i nie mogę słuchać tej piosenki, dlatego że, ale to nie dlatego, że to jest zła piosenka, bo to jest dobra piosenka, tylko chcę wam powiedzieć, że nagranie tego teledysku zabrało, ja pamiętam jak dziś, my byliśmy w przeddzień wyjazdu na wakacje, chyba na narty, więc byliśmy niespakowani, umówiliśmy, i to skręcone w naszym łóżku, rzeczywiście w naszym domu. Więc przyjechała tutaj ekipa filmowa, rozłożyła tego całego czemadanu na wszystkich możliwych metrach kwadratowych domu i spędzili tutaj, jeśli pamiętam, od 10 rano do 23 i cały czas na okrągło leciał, myśmy leżeli w tym łóżku z krótką przerwą na obiad i od początku do końca przez tych 13 godzin leciała zapętlona ta piosenka. Ja mam jej już tak serdecznie dosyć, że ja jej nie lubię słuchać, niestety. Ty jej nie musisz słyszeć, żeby ją słyszeć, tak prawdę tak mówiąc jest, pewnie. Dokładnie. Ja nie uczyłem się słów na pamięć, a je znam. A jak już tak siedzimy troszeczkę w muzyce, no to chyba znany jesteś instagramowemu światu z eklektycznego gustu muzycznego. Twoja playlista bardzo jest oglądana? Nie wiem, czy jest gdzieś tam, ją można znaleźć na Spotify'u. Ktoś tam chyba ją sobie ogląda, subskrybuje, nie wiem, szczerze mówiąc. Jakoś tak, ja lubię się dzielić muzyką, bo sam jestem kompulsywnym wręcz pożeraczem muzyki w bardzo wielu postaciach. Piątek jest dla mnie najważniejszym dniem tygodnia, bo to wtedy najczęściej wychodzą nowości, ja cały czas muszę słuchać i nowe i poznawanie dla mnie nowych rzeczy jest dla mnie rzeczą taką w ogóle. A szukasz nowych jedną z najbardziej. Tak, no bez przerwy i nieustająco, cały czas. A co jest twoim źródłem? W jaki sposób ich znajdujesz? Muszę ci powiedzieć, że sam śledzę playlisty kilku osób w internecie, z których zdaniem się liczę, bo mają bardzo podobny gust muzyczny. Jest na przykład taki chłopak, który ma ksywę DJ Carpe Gianni. To jest chłopak, który jest, słuchajcie, przykuty do wózka inwalidzkiego. Jest to chłopak, który jest osobą niepełnosprawną. Mhm. Nawet nawiązają kontakt. On jest bardzo aktywny też na Twitterze. Tam on bardzo walczy o prawa osób niepełnosprawnych i o to, z jakimi on się boryka problemami w tej materii. Natomiast muzycznie no widać, że jest bardzo mocno ogarnięty i ja sam śledzę jego playlistę. No, zdarzają się tam rzeczy, powiedzmy, niekoniecznie trafiające w mój gust, natomiast zdarzają się rzeczy, które faktycznie udało mi się dzięki niemu odnaleźć. A poza tym bardzo dużo wymieniam się z jakimiś propozycjami muzycznymi, ze znanymi mi na przykład muzykami, z których zdaniem się liczę i zawsze sam do nich piszę, co nowego słuchasz, czego nowego słuchasz, napisz mi, bo bardzo chętnie chciałbym poznać. Sam im podrzucam swoje jakieś tam strzały, a oni podsyłają mi swoje. No i w sensie, no a poza tym, wiesz co, no w tej chwili już ten algorytm Spotify'owy jest tak zrobiony, że jak chcesz, to on ci tam podpowie jakieś rzeczy. W większości słabe, ale czasami zdarzy się coś fajnego. Mhm. Znowu, nie wypominając ci wieku czy komukolwiek wieku, to wymykasz się w ogóle statystyką, bo teoretycznie po 30 ludzie to już coraz mniej szukają nowej muzyki i są inżynierami mamoniami po prostu. No to tutaj tak. No to tutaj ja nie. To tak jak w sporcie lubiłem ten Puchar Europy, Puchar Zdobywcy Pucharów i Puchar UEFA. Notabene czytam teraz dwie książki po angielsku. Jeden jest o Pucharze Zdobywców Pucharów, druga o Pucharze UEFA, to Senevrati. To w muzyce jest zupełnie odwrotnie. Cały czas muszę poznawać, szukać nowych rzeczy.
Bardzo mi to skwiera, kiedy czytam o jakiejś płycie i nie znam jakiegoś zespołu i natychmiast muszę to poznać, więc dla mnie w ogóle pojawienie się Spotify'a jako takiego, może nie powinienem tej z nazwy, ale no tak akurat korzystam z tego playera, to pojawienie się tej firmy na S było dla mnie wielkim zbawieniem, bo czytasz coś i niemal natychmiast możesz tego posłuchać. Całe życie marzyłem o czymś takim. Nie kupujesz nośników, płyt? Przestałem kupować, pozbyłem się, tak, pozbyłem się. No mam winyli kilkadziesiąt dosłownie, ale to są jakieś już takie, w pewnym momencie obiecałem sobie, że nie kupuję, że przestaję chomikować te winyle, bo po prostu winyle, płyty DVD zajmowały mi pół domu, płyt CD się pozbyłem już wszystkich, które miałem. No jestem tylko, nie potrafię się wyzbyć jednej takiej grzesznej przyjemności. Kupuję książki na potęgę i komiksy. To jest, to o, są proszę. Moje. Sobie panowie uścisnąć ręce. Bardzo dużo kupuję. No właśnie chcieliśmy przejść troszeczkę do tych książek, też zahaczyć o nie, no bo taka analogia też do Corteza i jego teledysku, gdzie wystąpiłeś i tam trzymasz czytnik. I chcieliśmy się zapytać o te książki i właśnie, jakie książki czytasz, jakie zamawiasz, jakie komiksy też czytasz, jakieś serie czy standalone'y? Nie, jestem w ogóle największym czytaczem powieści graficznych jako takich, chociaż ostatnio słyszałem od też nałogowych czytaczy komiksów, że powieść graficzna to nie, dobrze oddaje, to nie powinno się takiej nazwy używać, że to też są po prostu zwyczajne komiksy. Ale tak, takie standalone'y chyba wolę, chociaż jestem, no jako że moje czytanie komiksów zaczęło się od relaksu i od Torgala, to do dzisiaj zbieram Torgale, ich jakość i te wszystkie historie poboczne, torgalowe, no to już niestety nie trzyma w ogóle poziomu. Niemniej nie potrafię się wyzbyć tego kupowania Torgali, zbieram, czytam, ale to jest jakby jedno, natomiast no też bardzo dużo poszukuję, bardzo dużo czytam o komiksach, szukam, kupuję, nie wiem, na Francuzi, Belgowie, to są takie nacje rozmiłowane w komiksach, bardzo dużo wydające. Ja mówię po francusku, więc sporo komiksów kupuję sobie w sieci francuskich, francuskojęzycznych, bo wolę tak czytać niż po angielsku. No i czytam, no bardzo dużo tych komiksów, bardzo, bardzo dużo czytam, kupuję i widzę na przykład, że za sekundkę wychodzi nowy Guy Delisle, wychodzi nowy Arab przyszłości, kolejna część i już w sierpniu, więc już złożyłem zamówienie i czekam, aż do mnie przyjdą. Natomiast ja jestem takim czytaczem, oczywiście czytam bardzo, bardzo, bardzo dużo i mam zawsze przynajmniej dwie książki na czytniku elektronicznym, bo jako że generalnie słabo sypiam, to bardzo często się zdarza, że się budzę w środku nocy i wtedy muszę sobie poczytać. I to jest bardzo wygodne, bo nie zapalam światła, nie budzę żony i po prostu zasypiam przy tym czytniku, on się sam wyłącza, niedotykany, więc to jest fajne. I się bardzo często z nim budzę obok. Więc tam czytam zawsze jakieś dwie książki, plus jakieś dwie książki. Jedna najczęściej jakaś piłkarska, a druga jakaś powieść albo jakiś dokument, bo bardzo lubię reportaże. Czytam, że tak powiem, w papierze. Polskie komiksy od polskich producentów to Egmont, Kultura Gniewu, czy masz jakieś swoje źródła? Wiesz co, niekoniecznie zwracam uwagę na tych wydawców. Pewnie z Kultury Gniewu sporo. Jest ten Titew, tak? Jest taka, jest taki wydawca. Tak, to stamtąd na pewno. To jest chyba taka owieczka, baranek, taką mają w logo. Więc stamtąd też sądzę, że sporo rzeczy wydawanych są. No nie jestem w ogóle czytaczem tych, powiedziałbym, serii, to mnie ominęło i nawet nie chcę specjalnie poznawać jakby tych serii Marvelowych i tak dalej. To w ogóle nie mój świat. No, ja lubię takie powieści graficznych jako takich. Zakochałem się po przeczytaniu Mausa Arta Spiegelmana, którą do dzisiaj uważam za chyba, nie wiem, najwybitniejszą rzecz, jaką stworzono w kresce rysunkowej. Uwielbiam Willa Eisnera, wszystkie komiksy, które się ukazały, te nowojorskie jego opowieści.
To są, no to się po prostu świetnie czyta. To jest lektura na długie godziny, bo to są zazwyczaj długie rzeczy. No niektóre są komiksy już teraz mniejsze o tytuły, które są po prostu no, narysowanymi scenariuszami filmowymi. Ja uważam, że to tam jest tam są tak rozpisane kadry i są opowiedziane takie historie, że to by były świetne filmy, które były gotowe do realizacji tak od zaraz. Po prostu na podstawie tych kadrów można by było zrealizować film. A propos, jakieś filmy ostatnio od tobie, Tomku, wskoczyły na horyzont? Coś ciekawego też właśnie czyłeś? Możesz coś polecić? Bo ja to przyznam szczerze, że dawno dobrego filmu jakiegoś nie miałem okazji obejrzeć. Wiesz co, coraz mniej ogląda się filmów, bo... Seriali więcej, nie? Sprawę ostatnio, no właśnie, zdałem sobie sprawę, że nie byłem w kinie od 2 lat. I to jeszcze przed pandemią? Tak, jeszcze przed pandemią, już w tym takim krótkim okienku między jednym a drugą falą pandemii nie zdążyłem wybrać się do kina, a teraz już po pandemii też przestałem chodzić do kina. Trochę z braku czasu przy Mistrzostwach Europy, przy Igrzyskach, trochę jakby z braku chęci, nawet nie z obaw, ale jakby no wydaje mi się, że kina trochę, zwłaszcza te duże kina, to trochę jak dinozaury. To będzie rzeczywiście instytucja, która z którą się będziemy powolutku żegnać, bo znowu taki, serwisy streamingowe. To trochę wypią. Takie nawiązanie do tego, co wcześniej już rozmawialiśmy na temat igrzysk, czy też tradycyjnej telewizji, że tak. Właśnie to przejmuje pałeczkę, nie? No jakby, no wiesz, no takie po prostu czasy, no trochę jak z wielkim wybuchem kiedyś, to tak teraz mamy taki wielki wybuch, ta pandemia była pewnie takim wielkim wybuchem dla dużych sieci, dla kin. Nie sądzę, żeby one się utrzymały, ale może ja się nie znam, nie mam jakby specjalnej wiedzy, mówię to tak bardzo intuicyjnie, instynktownie. No więc wracam do tego, że filmów za bardzo nie oglądam, bo nie mam gdzie. Z kolei te filmy pojawiające się, nie wiem, na platformie na N, to nie bardzo. Na tej platformie na H czy na C z plusem, to bardziej, ale jakoś tak też nie mam za bardzo czasu. Jakoś ostatnio tyle tego sportu oglądam, że już nie mam czasu na filmy. Obejrzałem ostatnio kilka seriali. Bardzo mi się podobał Klangor, muszę powiedzieć. To jest rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała. Uważam, że świetnie nakręcony polski serial. Z bardzo dobrą obsadą, bardzo dobrze zagrany i to nawet nie przez tych takich, powiedziałbym, flagowych, pierwszoplanowych aktorów jak Arek Jakubik, tylko przez młode dziewczyny, które tam grają jego córki. I ja zawsze byłem bardzo sceptycznie nastawiony do gry młodych polskich aktorów, zwłaszcza tych nastoletnich albo tych dziecięcych, bo to było zawsze takie sztuczne, papierowe i OS. I mówili jeszcze takim tekstem, widać, że napisanym przez kogoś i wyuczonym na blachę wykutym. No to tutaj mamy dwie dziewczyny, młode aktorki, które grają bardzo, ale to bardzo w moim odczuciu w sposób świetny, w sposób prawdziwy, taki mięsisty, a do tego wszystkiego no, mówią językiem młodych ludzi, co takim trochę ej, no ej, weź tu gdzieś, wiesz, takie zdania nie do końca, to jest prawdziwe, tak ze sobą mówią trochę młodzi ludzie. Nie, naprawdę bardzo dobre role. Bardzo dobry serial, taki mroczny, skandynawski, taki bardzo w wymowie i w obrazie, i w dźwięku, i w samej historii. Jeszcze, to mnie ostatnio przykuło. Jeszcze tak jak mówisz właśnie, że filmy to już tak nie bardzo, bo nie ma czasu i w ogóle, ale zauważ, że wszyscy chyba to mamy, że filmu jakoś tak się właśnie nie chce obejrzeć, bo co ja będę robić przez te 2 godziny, ale z drugiej strony łykamy tych seriali krótszych odcinków, ale jeden za drugim. Potrafimy taki sobie binge-watching zrobić, to też jest ciekawe. No właśnie, i też mi trochę na to szkoda czasu, szczerze mówiąc, bo to jest pożeracz czasu nieprawdopodobny. Jestem i ubolewam nad tym bardzo mocno. Jak mówię, z jednej strony wam mówię, że czytam dużo książek, ale to mi zabiera dużo czasu, żeby przebrnąć od pierwszej do ostatniej strony i bardzo nad tym ubolewam i sam sobie narzucam taki rygor, żeby nie oglądać głupio tych seriali, czy no teraz akurat jest sport, no są ważne wydarzenia, przy których pracuję, więc no muszę to oglądać, to jest moja praca, mój zawód, ale bardzo czasami narzucam sobie, żeby nie obejrzeć niczego, tylko wziąć książkę i poczytać sobie po południu czy wieczorem, że to jednak jest większa wartość, poobcować z tym tekstem. Niestety, tak jak wam mówiłem, czuję, że jestem sam uzależniony trochę od internetu jako takiego, nawet nie od mediów społecznościowych, tylko od internetu. Sam stałem się
sam przed sobą muszę się przyznać do tego, że stałem się takim użytkownikiem internetu nagłówkowym. Nazywam tam tych ludzi, którzy jakby czytają nagłówki, lidy i dłuższy tekst ich zniechęca. Sam niestety się poniekąd stałem takim szybkim przeżuwaczem treści, dużo szybko i pobieżnie. I bardzo staram się sam z tym walczyć, no, po prostu, żeby trudno jest mi skoncentrować się na tekście dłuższą chwilę, więc staram się jakoś coś z tym zrobić, odłożyć telefon, odłożyć tablet gdzieś wręcz daleko od siebie i skupić się na tym tu i teraz, na tej książce. To, żeby każdy mógł sobie tak pozwolić na to w dzisiejszych czasach, to byłoby wspaniałe, bo jednak jesteśmy bardzo zabiegani i to niekoniecznie sportowo. To prawda. Tak, piękny wniosek na właściwie, można powiedzieć, chyba sam koniec, bo to już tak 2 godziny, patrzę, gadamy, jak z bicza strzelił. Nie, to teraz zobaczymy, czy ktokolwiek tego wysłucha, też tak od A do Z, czy właśnie konsumpcja podcastów dzisiaj to też nie jest konsumpcja na 20 minut i lecę dalej. Czy ktoś dobrnął do tego momentu? Niech pomacha, niech mrugnie okiem teraz. Tak, niech mrugnie, niczym zakładnik jakiś. Pomożemy. Ja obserwuję statystyki tego pierwszego nagrania, które wrzuciliśmy, i muszę powiedzieć, że ludzie, ono trwa bodajże godzinę 40 minut i ludzie docierają do pierwszych 50 minut i dalej jest już ciężko. Tak, mogę powiedzieć, że 50% odpada po 50 minutach. Panowie, możemy się umówić, że do tego momentu tego podcastu dobrnęliśmy tylko mecz 3. I tym pozytywnym akcentem, jak to się mawia.